Witam serdecznie na 48. sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego w sali imienia Lecha Bąckowskiego. Listę obecności podpisało 31 radnych. Stwierdzam prawomocność obrad. Witam bardzo serdecznie pana marszałka seniora Jana Kozłowskiego, na którego zawsze możemy liczyć. Witam wszystkich gości, pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Proszę państwa, sekretarza dzisiejszej sesji, pani Marta Cymańska i pani Iwona Mielewczyk. Tak, dziękuję bardzo. Punkt drugi porządku obrad. Do porządku obrad, który państwo otrzymaliście 14 listopada, proponuję wprowadzić dwa projekty uchwał. Jako punkt 7.13 projekt uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny Sejmiku Województwa Pomorskiego, druk numer 763 oraz jako punkt 7.14 projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Pomorskiego do składu Komitetu Monitorującego, druk numer 764. Czy są inne propozycje do projektu porządku obrad? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Jesteśmy gotowi na głosowania? Tak, do głosowania jesteśmy gotowi, ale nie widzimy plansz. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad jako punkt 7.13 projekt uchwały z druku 763? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 30 radnych, 28 było za. Stwierdzam podjęcie uchwały, stwierdzam wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 7.13 projektu uchwały z druku numer 763. I głosujemy drugą zmianę. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad jako punkt 7.14 projektu uchwały z druku 764? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 31 radnych. Wszyscy za. Stwierdzam wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały z druku 764. Będzie to punkt 7.14 porządku obrad. Protokół z 37 sesji. Czy są uwagi? Nie widzę, w związku z tym stwierdzam przyjęcie protokołu 37 sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego. Punkt 4, oświadczenia klubowe. Proszę bardzo, pan radny Jerzy Borzowski. Panie przewodniczący, treść oświadczenia jest taka. Podobnie jak Koalicja Obywatelska, również jesteśmy zaniepokojeni sygnałami płynącymi z Komisji Europejskiej w sprawie pieniędzy należnych naszemu krajowi. Jednak postawa liderów Koalicji Obywatelskiej, w tym eurodeputowanych, bardzo nas smuci. Mylnie odczytują oni interes naszego kraju. Sytuacja, w której głos zganiający Polskę jest artykułowany głośniej przez liderów KO niż przez mało nam sprzyjające ośrodki zagraniczne, jest w najwyższym stopniu zatwardzająca. Nie rozumiemy. Jak możecie podzielać swoisty donos na Polskę o nieprzestrzeganiu Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej? Zarzut o nieprzestrzeganiu przez Polskę zasad integracji osób z niepełnosprawnością, tolerancji religijnej i kulturowej, wolności wypowiedzi i stowarzyszeń, poszanowania praw kobiet i mężczyzn, a głównie praw do bezstronnego sądu w przypadku Polski brzmi nie tyle fałszywie, ile infantylnie. Dzisiaj jesteśmy podziwiani przez świat za wzorcową realizację zwykłego człowieczeństwa poprzez wspomaganie Ukraińców. Tutaj trzeba powiedzieć, że blisko 8 milionów przekroczyło granicę polską. Mamy prawo oczekiwać od wszystkich Polaków, w tym i od Koalicji Obywatelskiej, solidarności w kwestii interesu podstawowego, jakim jest zabezpieczenie naszych praw na tle bardzo trudnej gry interesów w Europie i na świecie. Namawianie przez KO Komisji Europejskiej do wstrzymania nam należnych środków jest w najwyższym stopniu niesmaczne. Czynicie to w
sytuacji oczywistego bankructwa waszej koncepcji płynięcia w polityce głównego nurtu europejskiego, który całkowicie zawiódł w obliczu konfrontacji z Rosją. Nie możecie nie zauważać, że Polska jest w stanie faktycznej wojny z Rosją i dowodnie najwyższym czynnikiem podtrzymującym Ukrainę wraz ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią. Nie możecie nie zauważyć, że faktyczne wspieranie Rosji przez Europę Zachodnią przy udziale Platformy Obywatelskiej przynajmniej od roku 2008 dało dramatyczne, możliwe do przewidzenia rezultaty. Wymierzone faktycznie przeciwko Polsce przez Niemcy gazociągi Nord Stream 1 i Nord Stream 2 są namacalnymi dowodami twardej gry, którą rząd Platformy Obywatelskiej nie chciał odczytać. Na szczęście są fakty napawiające optymizmem, jak choćby zgoda całej klasy politycznej na odbudowę zdolności obronnych. Do tego namawiamy was również w przestrzeni relacji z głównymi graczami europejskimi w celu pozyskania przez nas środków z KPO i budżetu 2021-2027. Skorzysta na tym naturalnie Pomorze, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, cały kraj. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Punkt 5 porządku obrad. Pierwsze czytanie projektu budżetu województwa pomorskiego na 2023 rok. Omówienie głównych założeń projektu budżetu województwa pomorskiego na 2023 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawi pan Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. To jest druk numer 757 i 758. Proszę bardzo, panie marszałku. Panie Przewodniczący, Wysoki Sejmiku, drodzy goście, Szanowni Państwo, mieszkańcy Pomorza. Na początek kilka ogólnych sformułowań dotyczących i skali zmian i wyzwań dotyczących naszego budżetu. Konstrukcja budżetu na rok 2023 oczywiście nie była łatwa, biorąc pod uwagę liczne zagrożenia i zmiany, w tym rosnącą inflację, czy też brak siły roboczej, skutkujące bardzo często brakiem rozstrzygnięć przetargowych lub koniecznością dokonywania zmian w realizowanych projektach. Ponadto atak zbrojny Rosji w Ukrainie spowodował dodatkową potrzebę wsparcia imigrantów z Ukrainy. Nasilające się ostatnio zmiany legislacyjne wprowadzane w pośpiechu ze skutkami finansowymi dotyczącymi aktualnego i przyszłych budżetów wymagały wielu zmian w trakcie prac nad projektem budżetu i wieloletniego planu finansowego. Zmiany dotyczyły zarówno nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w związku z którą w 2023 roku samorządy nie uzyskają części rozwojowej subwencji ogólnej, ale również ustawy o finansach publicznych, klasyfikacji budżetowej, czy też innych ustaw z oddziaływaniem na finanse jednostek samorządu terytorialnego. Nie bez znaczenia pozostaje brak środków z Krajowego Programu Odbudowy oraz trwające prace nad programem Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, w ramach których zaplanowano środki na projekty, które w znaczny sposób wpłyną na komfort życia mieszkańców naszego regionu. Przedstawione na slajdach dane zostały zaokrąglone do pełnych milionów złotych. Przyszłoroczny budżet oparty jest na prognozach rządowych z października 2022. W przyszłym roku Ministerstwo Finansów szacuje wzrost PKB na poziomie 1,7%, a średnioroczną inflację na poziomie 9,8%. Jednak, jak wskazują kolejne prognozy Narodowego Banku Polskiego, dane GUS oraz opinie ekspertów, sytuacja jest bardzo nieprzewidywalna i wymagać będzie licznych korekt w ciągu roku budżetowego. Do projektu ustawy budżetowej na rok 2022 inflację na rok 2023 prognozowano na poziomie 3%. Żeby w projekcie ustawy budżetowej rok przyszły skorygować prognozę już do poziomu 9,8%. Według danych GUS za miesiąc październik inflacja wyniosła 17,9%, więc jest bardzo prawdopodobne, że w 2023 roku rzeczywista inflacja będzie zdecydowanie wyższa niż 9,8%. Ambitny cel
przyjęty na przyszły rok, zwłaszcza biorąc pod uwagę nową perspektywę unijną oraz rosnący poziom cen, to utrzymanie jak najwyższej nadwyżki operacyjnej, co zwiększy zdolność inwestycyjną samorządu województwa pomorskiego. Budżet 2023 roku zakłada po stronie dochodowej kwotę 1 miliard 551 milionów złotych. Po stronie wydatkowej kwotę 1 miliard 568 milionów złotych, co determinuje deficyt na poziomie 17 milionów złotych, który zostanie pokryty planowanym finansowaniem dłużnym. W odniesieniu do planu budżetu uchwalonego na 2022 rok, stanowiącego punkt wyjścia do porównań, dochody uległy zwiększeniu o 23%, głównie w związku ze wzrostem udziału w podatku od osób prawnych oraz subwencji ogólnej. Natomiast w zakresie wydatków zakładany jest 18% wzrost, głównie w związku z rosnącymi kosztami realizacji zadań bieżących, co zostanie omówione w kolejnych slajdach. Jest to wynikiem szeregu wnikliwych analiz i kompromisów zgłoszonych potrzeb w zestawieniu z możliwościami dochodowymi budżetu. Dochody własne wraz z subwencją zostały zaplanowane na poziomie 1 200 milionów złotych, co stanowi aż 77% wszystkich dochodów zaplanowanych na 2023 rok. Będą one wyższe o 273 miliony złotych w odniesieniu do planu na 2022 rok. Pozostałe 23% dochodów na kwotę 360 milionów złotych dotyczy dochodów zewnętrznych, które w porównaniu do 2022 roku wzrosły o 14 milionów złotych. Dochody własne. O wysokości dochodów własnych decydują stanowiące 96% wpływy z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób prawnych, czyli podatku CIT, oraz osób fizycznych PIT, które wyniosą 911 milionów złotych. Przyjęta w projekcie budżetu na 2023 rok wysokość dochodów z tego tytułu wyższa o 25% od planu na 2022 rok wynika z informacji otrzymanej od ministra finansów. Rok 2023 będzie kolejnym rokiem zmian, kiedy kwoty dochodów z tytułu udziału w CIT, PIT są ustalane przed rozpoczęciem roku budżetowego oraz przekazywane w stałych miesięcznych ratach. Samorząd został pozbawiony aktualnej wiedzy o wysokości rzeczywistych wpływów w roku budżetowym. Co również ważne, kwoty te podlegać będą korekcie, zwrotowi lub wyrównaniu, począwszy od 2024 roku, na podstawie faktycznych zrealizowanych wpływów z podatków odprowadzanych do budżetu państwa. W ramach dochodów zewnętrznych zaplanowanych w kwocie 360 milionów złotych ponad 80% stanowią dotacje z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej. Na kwotę 304 miliony złotych składają się dotacje na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. To jest kwota 202 miliony złotych, spadek o około 7% w porównaniu do bieżącego roku. Zadania zlecone z administracji, z zakresu administracji rządowej, kwota 99 milionów złotych, utrzymana na zbliżonym poziomie. Zadania własne i powierzone, kwota 3 miliony złotych, utrzymana na zbliżonym poziomie. Na kwotę 48 milionów złotych z funduszy celowych składają się środki z rządowych funduszy, Polski Ład w kwocie 37 milionów złotych oraz rozwoju dróg w kwocie 11 milionów złotych. Największy wzrost obciążenia budżetu dotyczy wydatków na kulturę, wzrost o 25% w porównaniu do bieżącego roku, transport, wzrost o 19%, administrację publiczną, wzrost o 13%, oświatę i edukację, wzrost o 7%. Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie o 17% wyższym, co wynika głównie ze wzrostu rezerw w kwocie 36 milionów złotych oraz wydatków w dziale gospodarka mieszkaniowa o kwotę 33 miliony złotych. Transport. Na transport w przyszłorocznym budżecie zostały zaplanowane wydatki w kwocie 628 milionów złotych z przeznaczeniem na organizowanie publicznego transportu zbiorowego w kwocie 307 milionów złotych, w ramach której dotacje na przewozy kolejowe to aż
282 miliony złotych, czyli około 20% więcej niż w bieżącym roku, co wynika głównie ze wzrostu cen energii i konieczności aneksowania umów z przewoźnikami. Pozostałą kwotę związaną z przewozami kolejowymi stanowi funkcjonowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej na kwotę 25 milionów złotych. Budowę, modernizację i remonty dróg wojewódzkich to kwota 252 miliony złotych. Ponadto w ramach wydatków na transport w 2023 roku planujemy finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów autobusowych oraz realizację przewozów autobusowych w ramach przywracania lokalnych połączeń na kwotę 54 miliony złotych. Administracja publiczna obejmować będzie wydatki w kwocie 219 milionów złotych. Związane są z zapewnieniem funkcjonowania i realizacją zadań Urzędu Marszałkowskiego, to jest kwota 183 miliony złotych, utrzymaniem stanowisk pracy pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich, przeniesione z rozdziału drogi publiczne wojewódzkie, to jest kwota 27 milionów złotych. Dietami radnych i młodzieżowym sejmikiem województwa kwota 2 miliony złotych, a także zapewnieniem obsługi zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, to jest kwota 2 miliony złotych. Zwiększenie wydatków w dziale administracja publiczna o 13% w porównaniu do planu na 2022 rok wynika przede wszystkim z konieczności planowanych regulacji wynagrodzeń oraz wzrostu kosztów utrzymania Urzędu Marszałkowskiego. W ramach działu, zgodnie z ubiegłoroczną zmianą klasyfikacji budżetowej, koniecznością wyodrębnienia tzw. rozdziałów usługowych i podmiotowych, w związku z budową systemu monitorowania usług publicznych, zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 27 milionów złotych. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. W obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w kwocie 189 milionów złotych z 25% wzrostem w porównaniu do 2022 roku. Z przeznaczeniem głównie na dotacje podmiotowe w wysokości 176 milionów złotych dla 16 samorządowych instytucji kultury, z czego kwota 151 milionów złotych na działalność bieżącą, między innymi dla Opery Bałtyckiej, przypomnę 26 milionów złotych, Teatru Muzycznego 21 milionów złotych, Muzeum Narodowego 14 milionów złotych, Teatru Wybrzeże 18 milionów złotych, Polskiej Filharmonii Bałtyckiej 16 milionów złotych oraz kwota 25 milionów złotych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych. Współfinansowanie krajowe projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych kwota 6 milionów złotych. Dotacje na ochronę i opiekę nad zabytkami kwota około 3 milionów złotych. Ponadto w 2023 roku planujemy dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury w kwocie 2 miliony złotych. Ochrona zdrowia. Plan wydatków na zadania z zakresu ochrony zdrowia to 186 milionów złotych. Obejmuje on przede wszystkim dokapitalizowanie inwestycji w podmiotach leczniczych, to jest kwota 80 milionów złotych. Kontynuację realizowanego 2016 roku projektu pod nazwą Pomorskie e-Zdrowie, kwota 48 milionów złotych. Realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty, kwota 42 miliony złotych. Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, to jest kwota 10 milionów złotych. Współfinansowanie krajowe projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych, kwota 3 miliony złotych. Na kwotę 1 milion złotych realizowane będą w 2023 roku zadania związane ze zwalczaniem narkomanii, przeciwdziałania alkoholizmowi, zapobieganiem i zwalczaniem AIDS oraz realizacją programów polityki zdrowotnej. O szczegółach związanych z inwestycjami będę informować za chwilę, kiedy będziemy rozprawiać o wydatkach majątkowych. Polityka społeczna. Wydatki z zakresu polityki społecznej zaplanowane w kwocie 70 milionów złotych dotyczyć będą między innymi projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w obszarach edukacji, zatrudnienia i integracji. To jest kwota 37 milionów złotych.
funkcjonowania i realizacji zadań Wojewódzkiego Urzędu Pracy. To jest kwota 21 milionów złotych, w tym pełnienie funkcji instytucji pośredniczącej w ramach programu operacyjnego Wiedza, Ekonomia, Rozwój. Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej, kwota 10 milionów złotych. Ponadto w przyszłym roku zaplanowano dotację dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia w kwocie 1 200 000 złotych. Na wydatki związane z oświatą oraz edukacyjną opieką wychowawczą zaplanowano kwotę 60 milionów złotych z przeznaczeniem głównie na funkcjonowanie i realizację zadań 11 jednostek oświatowych w kwocie 57 milionów złotych. Ponadto w 2023 roku planuje się kontynuację modernizacji specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Wejherowie na kwotę 1 milion złotych oraz w tej samej wysokości doradztwo metodyczne jako formę dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Warto zaznaczyć, że część oświatowa subwencji w kwocie 42 miliony złotych skalkulowana na poziomie o 20% wyższym od planu na 2022 rok, pomimo wzrostu nadal pozwala na pokrycie tylko 70% kosztów realizacji zadań oświatowych, co oznacza, że budżet województwa w tym zakresie obciąży kwota około 18 milionów złotych. Wydatki ujęte w grupie pozostałe dotyczyć będą zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, rolnictwa, ochrony przyrody i krajobrazu oraz innych na kwotę 110 milionów złotych. Obsługa długu, kwota 12 milionów złotych, na którą składają się odsetki od zadłużenia. W budżecie utworzono również rezerwy w kwocie 94 miliony złotych, w tym rezerwę ogólną w wysokości 16 milionów złotych i rezerwy celowe na kwotę 78 milionów złotych, między innymi z przeznaczeniem na finansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych oraz finansowanych ze środków Unii Europejskiej w łącznej kwocie 67 milionów złotych. Reasumując, w ramach wydatków w kwocie 1 miliard 568 milionów złotych 70% stanowić będą wydatki bieżące, a 30% wydatki majątkowe. Taka struktura wynika z ciągłego wzrostu kosztów realizacji zadań publicznych, takich jak koszty pracy, także energia, który dodatkowo w niektórych obszarach potęguje kryzys związany z wojną w Ukrainie. Największą część wydatków bieżących dotyczy zadań z zakresu transportu, przypomnę 472 miliony złotych, administracji 201 milionów złotych, kultury 158 milionów złotych oraz polityki społecznej i ochrony zdrowia w kwocie 129 milionów złotych. Wydatki bieżące na oświatę i edukację stanowią prawie 100% wydatków w tym dziale. Pozostałe wydatki to m.in. rezerwy w kwocie 25 milionów złotych, rolnictwo w kwocie 13 milionów złotych, obsługa długu zaplanowana na kwotę 12 milionów złotych, ale także kultura fizyczna w kwocie 6 milionów złotych. Wydatki majątkowe. Głównymi obszarami inwestycji w przyszłym roku będzie transport w kwocie 156 milionów złotych oraz ochrona zdrowia z kwotą 124 miliony złotych. Wydatki majątkowe w transporcie dotyczą głównie budowy i modernizacji, a także utrzymania dróg wojewódzkich na kwotę 142 miliony złotych, z czego 66 milionów złotych zaplanowano na przebudowę dróg wojewódzkich nr 501 oraz 25 milionów złotych na budowę zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice. Inwestycje z zakresu ochrony zdrowia to kontynuacja projektów wieloletnich, takich jak Pomorskie Zdrowie, przypomnę 48 milionów złotych, dokapitalizowanie szpitala specjalistycznego w Prabutach, to jest kwota 14 milionów złotych, dostosowanie budynku nr 4 w szpitalu imienia Kopernika w celu poprawy opieki nad matką i dzieckiem w kwocie 12 milionów złotych, utworzenie oddziału obserwacyjno-zakaźnego dla dzieci w szpitalu Świętego Wojciecha w Gdańsku, kwota 10 milionów złotych, ale również realizacja zadań jednorocznych w kwocie 14 milionów złotych, jak wymiana wyposażenia medycznego istniejącej diagnostyki obrazowej w szpitalu imienia Mikołaja Kopernika. Ale to tylko część inwestycji, które wymieniłem przed chwilą. Inwestycje realizowane przez instytucje kultury dotyczą głównie jednorocznych zadań związanych z ich modernizacją na kwotę 9 milionów złotych, w tym między innymi w Teatrze Muzycznym
i Muzeum Archeologicznym po 1,6 miliona złotych. W Operze Bałtyckiej 1 100 tysięcy złotych. Nad Bałtyckim Centrum Kultury oraz Teatrze Wybrzeże po 1 milionie. Oraz realizacji zadań wieloletnich na kwotę 16 milionów, w tym przeprowadzenie robót budowlanych i konserwacji zabytkowych kamienic Muzeum Archeologicznego w Gdańsku 9 milionów złotych oraz adaptacja zabytkowego spichlerza w Słupsku na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne i turystyczne w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 7 milionów złotych. W ramach wydatków pozostałych na kwotę 113 milionów złotych 68 milionów złotych stanowi rezerwa inwestycyjna. Przechodząc do wieloletniej prognozy finansowej, która obejmuje lata 23-39 i przedstawia okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W latach 2023 do 2024 planuje się odpowiednio deficyt na poziomie 17 milionów złotych i 4 miliony złotych, który zostanie sfinansowany planowanym zadłużeniem. Od 2025 roku planuje się nadwyżkę, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych. Widoczny na slajdzie spadek dochodów w 2025 roku o kwotę 140 milionów złotych wynika z planowanych niższych wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT o kwotę 22 miliony złotych, ale przede wszystkim z tytułu niższego poziomu dotacji zewnętrznych, w tym również wydatków finansowanych z rządowych funduszy rozwoju dróg i Polski Ład, to jest o kwotę 90 milionów złotych, i Fundusze Europejskie dla Pomorza 21-27 o kwotę 23 miliony złotych. Jednym z głównych celów przy tworzeniu wieloletniej prognozy było wypełnienie wymogów określonych w artykule 242 ustawy o finansach publicznych i zapewnienie bezpiecznego poziomu nadwyżki operacyjnej, która stanowi o potencjale inwestycyjnym naszego regionu. Jak pokazuje tabela, WPF spełnia również warunek związany z indywidualnym wskaźnikiem zadłużenia. Zgodnie z tym, jak pokazuje tabela, WPF spełnia również ten warunek. Zgodnie z artykułem 243 o finansach publicznych w całym okresie objętym prognozą wskaźnik spłaty zadłużenia nie może być wyższy od maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty. To jest wskaźnik indywidualny. Do roku 2023 oznacza to, że przy maksymalnym pułapie możliwego zadłużenia rzędu 26,9% wskaźnik spłaty zadłużenia planowany jest na bezpiecznym poziomie 3,1%. Zadłużenie na koniec roku. Koszt obsługi zadłużenia, o którym była mowa na wcześniejszych slajdach, determinowany jest poziomem zadłużenia zaplanowanym na koniec roku 2023 w kwocie 260 milionów złotych, na które składają się, przypominam, 3 pożyczki, w tym 2 zagraniczne z Banku Rozwoju Rady Europy w kwocie 211 milionów złotych, wyemitowane obligacje komunalne w pozostałej do spłaty kwocie 11 milionów złotych oraz dług planowany do zaciągnięcia w 2023 roku na kwotę łącznie 38 milionów złotych. Równie ważną częścią WPF jest wykaz przedsięwzięć wieloletnich, który obejmuje 81 zadań o łącznych nakładach obejmujących również wydatki już poniesione przed 2023 rokiem w wysokości prawie 3 miliardy złotych, z czego w latach 2023 do 2028 zaplanowano wydatki w kwocie 1 miliard 725 milionów złotych. W ramach wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich zaplanowanych do realizacji w latach 23-25 w kwocie 102 miliony złotych kontynuowane będą między innymi projekt Pomorskie e-Zdrowie, projekt Pomorskie z Ukrainą, Pomorskie e-Zdrowie 48 milionów złotych, Pomorskie z Ukrainą 10 milionów złotych, rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo węzeł autostrady Stanisławie, termomodernizacja obiektów samorządu województwa pomorskiego 6 milionów złotych, projekt Zdolni z Pomorza 3 miliony złotych. W latach 2023-2028 limit wydatków na zadania realizowane bez udziału środków zagranicznych to kwota 1 miliard 623 miliony złotych obejmująca zadania związane z obsługą regionalnych przewozów kolejowych, łącznie kwota 1 miliard 83 miliony złotych,
w tym zakup taboru kolejowego w kwocie 156 milionów złotych oraz funkcjonowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w wysokości 74 miliony złotych. Inwestycje drogowe w kwocie 363 miliony złotych, w tym trzy projekty dotyczące obwodnic Chojnic, Kartuz, a także Skurcza na łączną kwotę 250 milionów złotych, współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz przebudowa drogi wojewódzkiej 501 Stegna-Krynica na kwotę 103 miliony złotych, współfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład. Inwestycje w podmiotach leczniczych poprawiające jakość i dostępność do usług zdrowotnych, łącznie 65 milionów złotych. Szanowni Państwo, to jest dziś pierwsze czytanie, więc oczywiście będzie także i drugie czytanie. Będziemy też dyskutować o szczegółach na komisjach sejmikowych. Być może pojawią się konstruktywne wnioski umożliwiające przesunięcia w niektórych elementach. Jesteśmy gotowi jako Zarząd Województwa, a także urzędnicy Urzędu Marszałkowskiego gotowi do dyskusji z Państwem w kwestii budżetu na 2023 i wieloletniej prognozy finansowej. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo panu marszałkowi. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan Jerzy Barzowski. Bo tam mikrofonu nie wpiszemy. W jakim trybie? Tryb dyskusji. Panie przewodniczący, tylko głos ma zabierać stamtąd? Tutaj nie można? Można chyba. No ale będziemy chodzić wszyscy, to będziemy mieli bałagan. Panie marszałku, zacznę od tego stwierdzenia, które pan na końcu użył. Na konstruktywne wnioski będzie pan otwarty. Byłoby bardzo dobrze, gdyby tak się stało. Byłoby bardzo dobrze, gdyby tak się stało. Ja przypomnę o jednym wniosku, o którym mówię od lat. Oczywiście nigdy go nie zgłaszałem formalnie, bo znamy procedurę formalną, jak to wygląda. Natomiast ta dyskusja moim zdaniem nie zawsze musi być sformalizowana. Głosujemy na komisji wnioski mniejszości i tak dalej. Nie. Trzeba się wsłuchiwać również głosy opozycji. I tam z pewnością będą, czy byłyby konstruktywne wnioski. Widzę, że niektórzy członkowie zarządu się śmieją. To pokazuje podejście do mojej wypowiedzi. Ale ja swoje i tak muszę powiedzieć. Dlatego, panie przewodniczący, że mamy na myśli wypowiedzi niektórych członków rządu. Deptują w ziemię opozycji. No więc, tak to wygląda, ale do tego wniosku, który zgłaszam od lat już, ja chcę powiedzieć, że ja mam okazję już 16 raz budżet województwa opiniować, wypowiadać się, to już 16 raz, tak jest. Za długo. Pan przewodniczący Kozłow kiwa głową, nie podoba. No tak się stało. 16 lat. No więc ja od wielu lat mówię konstruktywnie. Prosiłem i poprzedni zarząd i tej kadencji, żeby usiąść z nami, samorządowcami i przedyskutować wieloletni plan budowy dróg. To się nie stało. Sądziłem, że jak tutaj kolega Bona zostanie marszałkiem, że usiądziemy, ponieważ żadnych uprzedzeń nie mam, nie było, ale oczywiście to jest niemożliwe. Ja sobie zdaję sprawę, że polityka czy opozycja nie ma generalnie racji, zarówno na szczeblu wojewódzkim, jak i centralnym, więc trzeba się na tym skupić. Ale tak czy inaczej będziemy dyskutować na komisjach i będziemy wnioskować tylko konstruktywne. Żadnych szalonych wniosków nie będzie. I teraz chcę wrócić do tej ogólnej oceny. Panie marszałku, doskonale zdajemy sobie sprawę, że czasy, w których żyjemy, są dramatyczne. Dramatyczne z kilku powodów. Pierwszy raz jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie uchwalamy budżet, czy dyskutujemy na razie nad budżetem, gdzie Polska jest w stanie wojny. Jest w stanie wojny. Trzeba to obiektywnie powiedzieć. Natomiast jest w stanie wojny z Rosją, bo przez Ukrainę najbardziej jesteśmy państwem frontowym, który zdecydowanie broni Ukrainę, najbardziej ją wspiera różnymi możliwymi sposobami, więc jesteśmy w stanie wojny. Ja nie mówię o wojnie cywilizacyjnej, bo ta się toczy od wielu lat. Ale tak to wygląda. Więc rząd polski, który te wszystkie elementy musi jakoś tam oceniać i godzić, w tym budżecie, który tutaj pan marszałek odczytał, pokazuje bardzo dobre relacje.
nie zdarzyło się. W zeszłym roku mówiliśmy o pandemii, mówiliśmy o grożącej wzroście inflacji, ale to, co się stało w lutym tego roku, no myślę, że po raz kolejny pokazało, że rząd polski radzi sobie w takiej sytuacji. Gdyby mówić o tych relacjach budżetowych, które tutaj pan marszałek odczytał, prawdą jest, że budżet państwa, pieniądze z budżetu państwa są dobre, żeby nie powiedzieć dobre, bardzo dobre. Sytuacja w stanie wojny, pandemia, polityka energetyczna pokazuje, że rząd robi wszystko, żeby tutaj dotrzymać tych relacji budżetowych, które w zeszłym roku też były tutaj kwestionowane. Pamiętam, że nie wierzyliście państwo, że rząd dotrzyma słowa, że te wpływy z podatku dochodowego CIT-PIT będą ograniczone. Tak się nie stało. Rząd dotrzymał słowa. Mało tego, w tym roku również te kwoty są, sam pan to zauważył, bo to są kwoty, to jest 23% wzrost podatku dochodowego CIT, a tylko o 3 czy 5% mniejszy jest PIT. To są wszystko rzeczy, które pokazują, że rząd próbuje i radzi sobie w miarę możliwości, co nie oznacza, że nie ma problemów. My te problemy dostrzegamy, widzimy również i w budżecie. Natomiast nie można oczekiwać, że tylko rząd nie wiadomo z czego będzie wszystkie konsekwencje tych dramatycznych sytuacji gospodarczych związanych z wojną ponosił. Jakaś część tej odpowiedzialności musi spaść na nas, na pojedyncze osoby, na struktury samorządowe i to się dzieje. Więc nie ma co utyskiwać, tylko trzeba się z tym pogodzić. Rząd może pomaga tyle, ile może. W tych wszystkich programach, które tutaj mamy w budżecie zapisane, wydaje się, że tylko można mówić o tych deklaracjach pozytywnie. Ja mówię o dochodach, nie chcę mówić o wydatkach, bo tutaj jakby pan marszałek powiedział, może sobie coś podyskutujemy na komisjach. Gdyby mówić o dochodach, to globalnie, gdyby je tutaj określić, jak one zostały... Panie przewodniczący, proszę się skupić, bo czas już minął. Ja jeszcze mam trochę do powiedzenia. No, ale trudno. No właśnie, to musimy to zmienić, że być może trzeba na te wystąpienie dłużej przeznaczyć. Nie, to będę już się zbliżał do końca, panie przewodniczący. Ta tabela porównania planów na rok bieżący w porównaniu z planem na rok w tym mijającym roku. Przy wszystkich problemach chcę zauważyć, że wzrost jest dochodów o 14,2%. I chcę zauważyć, że wszystkie te najważniejsze elementy dotyczą tych rządowych pieniędzy. Poza PIT-em, tu jest lekki spadek, ale CIT, subwencje, dotacje, tu jest wszędzie wzrost. Jest wszędzie wzrost. To pokazuje, że rząd stara się jak może pomagać, wszędzie jest to możliwe. Najtrudniej się, panie marszałku, wstrzelić, ja to też mówię od lat, wstrzelić się, to są niewielkie wpływy, ale są gospodarcze nieruchomościami, bo to jest jakby kategoria, która definitywnie tutaj zależy od polityki zarządu. Nieruchomości zbywane, dzierżawy, wieczyste użytkowanie, tutaj zwykle jest niewystarczająca kwota. Znaczy nie jest ona zgodnie z przyjętymi założeniami realizowana, zawsze jest korekta. Chociaż w tym mijającym roku było zwiększenie i ona będzie wykonana, ale już od tego będzie spadek w tym roku. Jeszcze tylko już kończę, bo pan przewodniczący mnie to dyscyplinuje. Więc chcę tylko powiedzieć, że budżet przyszłego roku będzie też nowelizowany, zmieniany niejednokrotnie i będą większe wpływy z dotacji rządowych. Ja tylko o jednej wspomnę. Pan marszałek tutaj o tym też lekko wspomniał. Chodzi o lokalny transport zbiorowy. My tutaj nie mamy zaplanowanych, bo te kwoty dopiero będą w trakcie roku budżetowego po podpisaniu stosownych umów. Będziemy dzisiaj przyjmować uchwałę, która będzie upoważniała zarząd pana marszałka do ubiegania się do tych środki. Jaka to będzie kwota? No zobaczymy, tutaj deklaracja jest. No, czyli można powiedzieć, kolejne pieniądze, które w programie rządowym są, rząd to wymyślił parę lat temu, będą zwiększały budżet województwa, który się okazuje, że ten program, jak i wiele innych, jest bardzo pozytywnie oceniany. Ludzie na prowincji, tak się kolokwialnie wyrażę, korzystają, samorządy, te linie autobusowe są uruchamiane, rząd na to ma pieniądze, one tutaj idą przez sejmik, no i wreszcie to będzie to dowodem na to, że rząd stara się pomagać. Jaka to będzie kwota, to zobaczymy.
Ja myślę, że dużo można by jeszcze mówić tutaj, ale ponieważ pan marszałek ma czas nieograniczony, no, a ja mam czas ograniczony, więc trzeba spokojnie. Ja w każdym razie, panie marszałku, chcę powiedzieć, że Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie pracował konstruktywnie nad budżetem i dobrze by było, żeby się chociaż jakiś tam element tej konstruktywnej propozycji przyjęli. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, pan Karol Guzikiewicz. Tak, proszę państwa, przedstawiony projekt budżetu jest oczywiście ogólnikowy, nie mamy je tu jeszcze szczegółowe, ale pierwsze wrócę do tematu, do pana marszałka, że nie dotrzymuje słowa. Nie dotrzymuje słowa, chociaż kilka razy na różnych komisjach przez ostatnie 3 lata i panie marszałku, chodzi o tych, dzięki którym dziękujemy, że jest wolna Polska, o tych kombatantach, na których pan nie chce już wydać. Prędzej poumierają, niż dostaną od pana ten bonus, który jest w innych województwach. A już było liczenie, już było, ile jeszcze żyje. No, co roku odchodzą. Jak tak dalej pójdzie, to wszyscy umrą, a tego bonusu nie dostaną. To tak przy okazji, że jesteśmy tym ludziom coś wdzięczni i chociaż te minimalne, może by nie skorzystali, bo wielu z nich jest już ma po 80 lat. I może by nie skorzystali z tego bonusu naszego. Ale tak, kolega powiedział, mamy wojnę i oczywiście ten budżet to jest 1/3 tego, co ma miasto Gdańsk, tak? To więc my mamy na całe województwo 1/3 tego, co ma miasto Gdańsk. Więc mamy mały budżet, te 1,5 miliarda, ale widać nie jest tak źle, bo zadłużenie jest dużo mniej, planowane zadłużenie jest dużo mniejsze niż w tych latach dobrych. Moje pytanie, czy ja dobrze zrozumiałem, od lipca tego roku występowałem do zarządu o zgodnie z deklaracją Platformy Obywatelskiej przez Donalda Tuska o wzrost wynagrodzeń dla wszystkich pracowników administracji samorządowej oraz jednostkach samorządu terytorialnego nieobjętych na przykład Kartą Nauczyciela czy Narodowym Funduszem Zdrowia, tak? No bo to są inne finansowania. Myślę tutaj o obsłudze w szkołach, myślę tutaj o sprzątaczkach, myślę o administracji, myślę tutaj o kulturze, myślę tutaj również o tych jednostkach, które oczywiście mają własne budżety, ale też z naszej strony. Zrozumiałem z tego, co pan powiedział, jedno zdanie, że planowany wzrost wynagrodzeń funduszu płac jest o 13%. Jest to poniżej inflacji, dużo poniżej inflacji i poniżej deklaracji złożonej przez polityczne gremia Platformy Obywatelskiej, czyli nie dotrzymuje, chcecie przejąć władzę w Polsce, a na własnym garnuszku nie dotrzymujecie obietnic, że będzie lepiej, że będzie tego. Ja wnioskuję również, bo tu patrzy na mnie marszałek Bona, ja wnioskuję również o podwyżkę dla pana marszałka Bony, dla pana marszałka, a wie pan dlaczego? Żeby nie musieli chłopy dorabiać. Bo dorabiają w zakładach komunalnych w Gdańsku, dorabiają przy nadzorach, więc niech nie omijają tych przepisów samorządowych, że omijacie panowie, bo nie możecie w sejmiku, to możecie u pani Dulkiewicz. I robi to nie tylko marszałek Bona, ale wiceprezydent Sopotu i sobie dorabiacie. Ale po co to? Po co to? Powinniście na tyle zarabiać, żebyście nie musieli dorabiać. Więc proponuję tak samo 20% podwyżki również dla marszałka Bony i wszystkich urzędników. Nie, dla pana Starowskiego też. Nie, mi chodzi o co innego. Nie możecie ludziom mówić, że rząd ma dać 20% dla jednostek, a sami dajecie 13%. No dajcie tak samo 20, mając, a już o tych innych sprawach to nie chcę mówić. To jest wstyd, że nasze województwo, nauczyciele to jest karta, ale nie oprócz nauczycieli jest obsługa i tylko krzyczycie na ulicach, że większe pensje, a sami na własnym garnuszku tych pensji nie chcecie. Może te oszczędności są. Ja przypomnę, że w lipcu w budżecie nie mieliśmy wykorzystanych wszystkich środków, a teraz dajecie poniżej inflacji. Dziękuję. Dziękuję. Piotr Karczewski, panie przewodniczący, proszę bardzo. Panie marszałku, panie przewodniczący, szanowni państwo.
Dwie sprawy. Panie Marszałku, wzrost 25% na kulturę, to myślę, że to jest dodatkowy argument dla Zarządu Województwa Pomorskiego, jeżeli chodzi o rozmowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie przejęcia Muzeum Narodowego. Druga sprawa. Wydatki majątkowe na transportowe, o ile dobrze sobie przypominam, 150 parę milionów złotych. Trochę mało, bo to jest 10% budżetu. Nie usłyszałem tutaj o drodze wojewódzkiej 221, a ten remont jest konieczny. Słyszę 501, 224, w okolicach Chojnic też. Natomiast prośba, ponowna prośba, bo pisałem kilka interpelacji w tej sprawie. Droga wojewódzka 221 od Kościerzyny przez Przywidz-Kolbudy do Kowal. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Dziękuję. Pan marszałek, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoki Sejmiku. Ja rozumiem, że to jeszcze nie jest debata budżetowa. Pierwsze uwagi, które dzisiaj usłyszeliśmy. Ja tylko chciałbym apelować, żeby pan Guzikiewicz się więcej nie podniecał w kwestii tych wynagrodzeń. Bo jest pan, widzę, niesamowicie ekspresyjny, kiedy pan o tym mówi, a trzeba troszeczkę głębiej wejść w te dane. Jeśli pan porusza temat wzrostu wynagrodzeń i bierze pan pod uwagę wskaźnik 14% wydatków ogólnych na całą administrację, to nie jest wzrost poziomu wynagrodzeń, panie Karolu. To nie jest poziom wynagrodzeń. Mówimy o poziomie wydatków, które są na administrację. Wydatki na administrację publiczną to są również inwestycje, choćby remont naszej sali herbowej. To też jest część wydatków inwestycyjnych, które dotyczą takich kwestii. I wielu innych rzeczy. Wzrost także prądu, czy kosztów energii, którą używamy jako administracja. Czyli nie należy tego wskaźnika identyfikować ze wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń. I niech pan wreszcie przestanie mówić tutaj językiem jakimś politycznym, że coś Platforma Obywatelska obiecała, a my czegoś nie dotrzymujemy słowa. Otóż chcę panu powiedzieć tak, że znowu nie ma pan racji. Po pierwsze, chcę przypomnieć państwu, że w tym roku, w 2022 roku, podnieśliśmy wynagrodzenia w sposób niespotykany jak wcześniej, bo o 18% w całym Urzędzie Marszałkowskim. Kultura, która wcześniej dostała w czasie pandemii, tuż przed pandemią, w styczniu, a potem rozpoczęli, był wybuch pandemii na przełomie luty-marzec, dostała kwotę 400 zł na jeden etat, a w tym roku podnieśliśmy jeszcze o 10%. O 10%. W moim przekonaniu to są wzrosty bez precedensu, bo na przykład rząd podniósł o 4,4%. Jeśli my mówimy o nowym budżecie, to do tych 18%, które dorzuciliśmy teraz, a jak pan doskonale wie, konsekwencje podnoszenia wynagrodzeń, które są przyznane od stycznia, obowiązują przez cały rok i w kolejnych latach, podnosimy o 15%. Czyli ja bym powiedział tak, dużo więcej niż 20% ktokolwiek obiecywał. Dużo więcej. Więc chciałbym, żeby pan przestał już szermować tym argumentem bardzo populistycznym, bo prawda jest zupełnie inna. Wraca pan jak bumerang do kwestii, jak to pan określił, bonusu za transport. Wymienia pan kombatantów, ale nie wiem, czy pan na myśli wszystkich kombatantów funkcjonujących, kombatantów, czy też tych, którzy byli represjonowani politycznie, bo wcześniej pan mówił o takiej grupie docelowej. Ja chcę podkreślić, że sprawa jest daleko bardziej skomplikowana. Dotyczy całego systemu taryfy, która obowiązuje w obszarze metropolii i nie tylko metropolii. Dzisiaj, jeszcze raz to chcę podkreślić, jaki to jest poważny temat. Dzisiaj mamy około 103 produkty, załóżmy, posłużę się nieco niższą liczbą, 103 produkty, które są zapisane w taryfach obowiązujących w województwie pomorskim. I to jest fatalne, gdzie powinna być jedna taryfa. Ktoś, kto porusza się w obrębie aglomeracji trójmiejskiej, czy też chce wyjechać poza aglomerację trójmiejską, powinien być objęty tą jedną właśnie taryfą.
Problem jest taki, że my bezpośredniego wpływu, mimo licznych rozmów, mimo naszych nacisków, sugestii, czasami supozycji pod adresem tych, którzy, w których rękach znajdują się taryfy, a więc de facto rad miejskich, rad gminnych, nie możemy uzyskać w tej materii pełnego zrozumienia. Jak pan i pozostali się domyślacie, za tym stoją zwykle olbrzymie pieniądze. Pan traktuje wąską grupę zawodową, ale w skali poprawek, które mają dotyczyć taryf, to jest zawsze kilkaset milionów złotych w skali całej taryfy obowiązującej na przykład w Gdańsku. W Gdańsku ta suma dopłat przekracza 500 000 000 zł, dopłat do transportu publicznego. Nie chcę powiedzieć, że podobnie jest w Gdyni, bo pewno jest dużo, dużo mniej, ale wszędzie występują dopłaty. No. I żeby to ujednolicić, musi być porozumienie, w których przede wszystkim nie tylko samorząd województwa. My, ja bym powiedział, że jesteśmy do rany przyłożyć. Jeśli tylko będzie tylko taka wola weryfikacji taryf, o co zabiegamy, a nawet sugerujemy, jak one powinny wyglądać, to z całą pewnością można w tym katalogu również uwzględnić te osoby, które chcą podróżować, a są zaliczani do grupy osób represjonowanych pod względem politycznym. Ale tak jak powiedziałem, to jest fragment większej całości. Przecież pan doskonale wie i pozostali radni również, że często jest tak, że bilety przez jednego przewoźnika są honorowane przez i drugiego przewoźnika, ale ktoś do tego zawsze musi dopłacić. Ja tylko przypomnę ten jeden wskaźnik, który wynika z prezentowanego przeze mnie budżetu. Otóż jeśli dzisiaj wydajemy w formie dopłat z budżetu województwa 220 milionów złotych do przewoźników kolejowych, to w przyszłym roku planujemy 280 milionów złotych. To jest skala wzrostu, który musimy pokryć, a to wynika i oczywiście z presji płacowej wywieranej przez pracowników na zarządy spółek przewozowych, czy też oczywiście wynika ze wzrostu cen energii. Proponuję, żeby chłodnym nieco okiem zwrócić uwagę na tę książkę, która została państwu dostarczona, poczytać troszeczkę, podyskutować i rzeczywiście, jeśli będzie jakaś próba kontestacji niektórych rodzajów wydatków, jesteśmy gotowi o tym rozmawiać i na komisjach, i potem w debacie ostatecznej. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, punkt 5.3 porządku. Dokonanie przez przewodniczącego sejmiku tematycznego podziału budżetu zgodnie z zakresami zadań odpowiadającym poszczególnym komisjom sejmiku w celu zaopiniowania. Taki podział został dokonany. Państwo otrzymaliście go mailowo. Otrzymają, tak? I panowie przewodniczący będą go realizować. Nie będę czytał, to są dwa strony nieciekawej lektury, czy nie, cztery nawet. Tak jest. Dziękuję bardzo. Punkt 6 porządku obrad. Informacje na temat programu Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027. Stan zaawansowania prac. Informacje przedstawi pan Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Panie przewodniczący, wysoki sejmiku, może niektórzy mają już dosyć mojej wypowiedzi. Nie mamy takiego wprost obowiązku, ale osobiście jestem przekonany, że radni sejmiku województwa pomorskiego powinni mieć przynajmniej garść informacji na temat tego, co się dzieje w funduszach europejskich dla Pomorza 21-27. I oczywiście nie mamy też takiej pewności, że te środki ostatecznie zostaną uruchomione. Ale życie każdego dnia się toczy i nie można w tym względzie czekać. Między innymi dlatego też, bym powiedział, w budżecie województwa na przyszły rok nie mogliśmy zaplanować takich kwot, które dotyczą środków europejskich z nowej perspektywy. One się być może pojawią, jak się pojawią i my będziemy mogli szybko wydać pieniądze, jak radny Karczewski o tym wspominał, na przykład na tabor, to bardzo szybko będziemy mogli do tych kwot, które zostały już zagregowane w projekcie budżetu, będziemy mogli dorzucić środki europejskie. Dla przykładu albo z Krajowego Planu Odbudowy, albo jak sobie zresztą zaplanowaliśmy.
albo z FEP-u, czyli z Funduszy Europejskich dla Pomorza, czyli z nowego regionalnego programu, który tak się właśnie nazywa. Ale osobiście uważam i tak prosiłem też swoich urzędników, swoich współpracowników, żeby Państwu przygotować informacje, na jakim etapie się znajdujemy. Nie powinniście się o takich sprawach dowiadywać wyłącznie z mediów czy też z konferencji prasowych, więc chciałbym Państwa zachęcić do pogłębienia tego tematu i mam nadzieję, że tych kilka informacji Państwa do tego też zachęci. W dniu 15 listopada przekazaliśmy do zatwierdzenia Komisji Europejskiej ostateczny program, projekt programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 21-27. W tej chwili oczekujemy na decyzję Komisji Europejskiej, która oficjalnie zakończy trwający 2 lata proces negocjacyjny. Mamy zapewnienie ze strony Komisji Europejskiej, że program zostanie zatwierdzony do końca bieżącego roku. Chcę tylko przypomnieć, że ten proces był bardzo długotrwały i w którym uczestniczyli na poziomie technicznym ważne postaci z Komisji Europejskiej, ale także polski rząd, reprezentanci Ministerstwa Funduszy. A więc dzisiaj nie mamy oczywiście 100% pewności, ale mamy jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że nasz dokument, który ostatecznie został uzgodniony, zostanie do końca bieżącego roku przyjęty. Należy podkreślić, że podstawą przygotowania programu była po pierwsze Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, która została przyjęta przez obecnych na tym posiedzeniu radnych oraz 5 regionalnych programów strategicznych. Zapisy tych dokumentów i partycypacyjny model ich przygotowania wzmocniły naszą pozycję, dostarczając argumentów w negocjacjach z przedstawicielami Komisji Europejskiej. A także w procesie przygotowania programu musieliśmy też uwzględnić wymogi prawa unijnego, unijne polityki, na przykład klimatyczną, społeczną czy cyfrową oraz strategiczne dokumenty rządowe. Formalnie prace nad FEP rozpoczęły się pod koniec 2020 roku, a w sierpniu 2021 uruchomione zostały konsultacje społeczne programu. Zorganizowaliśmy liczne spotkania z gremiami o charakterze regionalnym, z przedstawicielami obszarów funkcjonalnych, z partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz konferencje subregionalne w Słupsku, Gdyni, Chojnicach i w Kwidzynie. W trwających 94 dni konsultacjach społecznych zgłoszono niemal 600 uwag do projektu programu, które zostały wykorzystane przy kolejnej wersji tegoż programu. W marcu 2022 roku projekt FEP został oficjalnie przekazany Komisji Europejskiej, która po 3 miesiącach, w połowie czerwca, przesłała swoje pierwsze uwagi. Warto podkreślić bardzo stanowcze stanowisko Komisji Europejskiej w kwestiach dotyczących uwzględnienia FEP wymiaru klimatycznego, interwencji zwrotnych form finansowania inwestycji, czy też kwestii antydyskryminacyjnych. Trzeba też niestety wspomnieć o słabszej pozycji negocjacyjnej województwa wynikającej z osłabienia Polski w relacjach z Komisją Europejską i ogólnie nie najlepszej atmosferze wzajemnych relacji. Trzeba wziąć też pod uwagę, że Komisja Europejska stawia sobie za cel realizację szerszych priorytetów wspólnotowych, często niezależnie od specyfiki poszczególnych krajów czy regionów. Ponadto wiele kwestii zostało przesądzonych w umowie partnerstwa, którą polski rząd wynegocjował z Komisją Europejską przy jedynie niewielkim udziale podmiotów regionalnych. Daleki od partycypacyjnego model prac nad umową partnerstwa nie przełożył się na ich tempo. Ostateczna wersja tego dokumentu, wyznaczającego przecież ramy dla programów, została zatwierdzona przez Komisję Europejską dopiero 30 czerwca 2022 roku. Minęło zatem 1,5 roku od dnia, w którym Zarząd Województwa Pomorskiego przystąpił do opracowania FEP do chwili, gdy umowa partnerstwa określiła uwarunkowania, które musieliśmy uwzględnić w naszych pracach. Szanowni Państwo, rezultatem procesu negocjacji jest program o budżecie 1 751 800 000 euro. Z czego 1 254 400 000 euro
pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 497 milionów 400 tysięcy euro stanowić będą środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Struktura finansowa programu jest usztywniona przez zapisy rozporządzeń unijnych. Obowiązkowe limity, w szczególności na działania proklimatyczne, zostały dodatkowo wyśrubowane w narzuconym przez rząd nowym narzędziu prowadzenia polityki rozwoju, czyli kontrakcie programowym. W efekcie podział środków w programie różni się od struktury alokacji przyjętej w perspektywie 2014-2020. Zdecydowanie najsilniejszy nacisk zostanie postawiony na obszar adaptacji do zmian klimatu, środowiska, energetyki i czystego transportu. Na ten cel przeznaczymy około 40% środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na inwestycje w mobilność o wymiarze regionalnym planujemy przeznaczyć 20% środków, a na wsparcie innowacji i gospodarki 15%. Wszystkie działania Europejskiego Funduszu Społecznego Plus związane z rozwojem społecznym skumulowane są w jednym priorytecie. Uzupełniać je będzie wsparcie inwestycyjne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Należy podkreślić fakt, że ostatecznie wartość środków FEP jest wyższa od pierwotnej propozycji rządu o 622 miliony 800 tysięcy euro. Pozwoli to zwiększyć skalę interwencji zarówno inwestycyjnej, jak i w obszarze działań społecznych, ale i tak ciągle jest to mniej o prawie 140 milionów euro, czyli 650 milionów złotych w okresie 2014-2020. Panie i panowie radni, przechodząc do szczegółowego omawiania możliwości inwestycyjnych wiążących się z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej, chciałbym rozpocząć od priorytetu pierwszego. Fundusze Europejskie dla konkurencyjnego i inteligentnego Pomorza. To obszar inwestycyjny ukierunkowany bezpośrednio na badania i rozwój przedsiębiorców, ale również na rozwój nowoczesnych technologii cyfrowych w obszarze administracji. Interwencja w ramach tego priorytetu obejmuje zarówno dotacje, jak i wsparcie zwrotne dla przedsiębiorców. Realizowane będą przedsięwzięcia strategiczne ujęte w regionalnym programie strategicznym w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego, takie jak choćby Invest in Pomerania 2030, Pomorski Broker Eksportowy, Smart Green Progress, czy też Pomorska Platforma Wsparcia Ruchu Turystycznego. Ponadto planujemy realizację przedsięwzięć z obszaru cyfryzacji ujętych w regionalnym programie strategicznym w zakresie mobilności i komunikacji, takich jak Pomorski Węzeł Informacji Przestrzennej, czy też Cyberpomorze 2030. W ramach priorytetu drugiego, Fundusze Europejskie dla Bardziej Zielonego Pomorza, przewidujemy inwestycje w obszarze efektywności energetycznej, systemów ciepłowniczych, odnawialnych źródeł energii, adaptacji do zmian klimatu, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki o obiegu zamkniętym oraz bioróżnorodności. Priorytet ten jest najlepszym przykładem skali wyzwań, z którymi musieliśmy się zmierzyć w negocjacjach z Komisją Europejską. Punktem wyjścia do rozmów był całkowity zakaz dla dotacji w efektywności energetycznej oraz w OZE. Zdaniem Komisji Europejskiej projekty w tych obszarach powinny być wspierane wyłącznie pożyczkami. Ostatecznie udało się wynegocjować z Komisją Europejską dotacje dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych w mieszkalnictwie komunalnym, obiektach zabytkowych. Co ważne, udało nam się również wynegocjować dotacje dla termomodernizacji w budynkach użyteczności publicznej pod warunkiem ich realizacji w gminach uboższych lub w budynkach gwarantujących wysokie oszczędności energii. Interwencje w ramach projektu priorytetu numer 3 Fundusze Europejskie dla Mobilnego Pomorza. Będzie realizowana ona w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. Planujemy wspierać działania prowadzące do wzrostu znaczenia zrównoważonej, zbiorowej i indywidualnej mobilności miejskiej. Obejmują one rozwój infrastruktury transportu publicznego w zakresie liniowych i węzłowych, zakupu taboru, rozwój dróg rowerowych, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, jak również działania w obszarze cyfryzacji transportu miejskiego. Warto też tutaj zwrócić uwagę na pewne ustępstwa ze strony Komisji Europejskiej. Punktem wyjścia w zakresie inwestycji taborowych było wsparcie wyłącznie zakupów taboru zeroemisyjnego.
Obecne zapisy dopuszczają również zakup taboru niskoemisyjnego. Wspomniane przeze mnie limity determinujące strukturę finansową FEP, a także zalecenia zarówno Komisji Europejskiej, jak i strony rządowej wpłynęły na alokację i zakres. Co do priorytetu czwartego, Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego Pomorza. Mówiąc wprost, w perspektywie 21-27 inwestycje w drogi nie są priorytetem dla Unii Europejskiej. Skupiamy się zatem na przedsięwzięciach strategicznych dotyczących dróg wojewódzkich oraz na zakupie zeroemisyjnego taboru kolejowego dla połączeń aglomeracyjnych i regionalnych. Szanowni Państwo, kolejny priorytet finansowy z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus wpisuje się w realizację wymiaru społecznego programu FEP. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na obszar aktywizacji zawodowej i społecznej oraz wzmocnienie instytucji rynku pracy. Przewidujemy również wsparcie kobiet, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz imigrantów. Zakładamy realizację szerokich, profilaktycznych programów zdrowotnych. Wymiar społeczny FEP realizowany jest również w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W priorytecie szóstym będziemy realizować projekty na rzecz rozwoju szkolnictwa branżowego, edukacji włączającej, ogólnej i przedszkolnej. W zakresie infrastruktury społecznej chcielibyśmy zapewnić infrastrukturalne możliwości świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych. Planujemy również projekty ukierunkowane na rozwój infrastruktury kultury i turystyki. Planowana interwencja będzie realizowała wybrane przedsięwzięcia strategiczne ujęte w regionalnych programach strategicznych w zakresie edukacji, kapitału społecznego, bezpieczeństwa zdrowotnego oraz gospodarki. W obszarze infrastruktury zdrowotnej możemy mówić o sukcesie negocjacyjnym. Początkowe stanowisko Komisji Europejskiej wykluczało wsparcie szpitali w jakiejkolwiek formie. Ostatecznie jednak możliwa będzie interwencja w zakresie ambulatoryjnej opieki szpitalnej, szpitali jednego dnia oraz w zakresie środowiskowej opieki psychiatrycznej. Niestety, treść umowy partnerstwa uniemożliwiła nam wsparcie dla szkół specjalnych oraz instytucjonalnych form opieki długoterminowej. W ramach ostatniego priorytetu Fundusze Europejskie dla Pomorza, bliższego obywatelom, przewidujemy realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych na zdegradowanych obszarach w miastach. Planowane działania będą ukierunkowane na rozwój lokalnej infrastruktury służącej realizacji celów społecznych, rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych, przywracania funkcji społecznych przestrzeniom publicznym oraz działania aktywizujące lokalną społeczność, a w szczególności dotyczące kształtowania postaw społecznych i włączenia lokalnej społeczności w działania rewitalizacyjne. Będziemy zatem kontynuować podejście z programu regionalnego 2014-2020 i integrować działania miękkie skierowane do ludzi z infrastrukturalnymi. Znacząco wzmocnimy podejście terytorialne w programie. W ramach FEP przewidujemy kontynuację tego instrumentu, jakim jest zintegrowane inwestycje terytorialne, jednakże w rozszerzonej formule, obejmującej już nie jeden, a 9 miejskich obszarów funkcjonalnych. To jest obszar metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot, Bytów, Chojnice-Człuchów, Kościerzyna, Kwidzyn, Lęborg, Malbork-Sztum, Słupsk-Ustka, także Starogard Gdański. Wprowadzamy także nową inicjatywę w postaci rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność skierowaną do lokalnych grup działania. Ponadto zastosowane zostaną preferencje dla zintegrowanych porozumień terytorialnych dla 5 obszarów funkcjonalnych. Strefa Przybrzeżna, Wschodnie Powiśle, Żuławy, Bory Tucholskie, Środkowe Pomorze. A o zintegrowanym podejściu do rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich już wspomniałem. Wracając do kwestii ZIT, zwracam uwagę, że objęcie 9 miejskich obszarów funkcjonalnych tą inicjatywą oraz przeznaczenie na jej realizację aż 343 milionów euro, czyli niemal 20% budżetu FEP, to duży wysiłek instytucjonalny. Z drugiej strony to istotne wzmocnienie tych obszarów zarówno w wymiarze inwestycyjnym, jak i decyzyjno-sprawczym, dające partnerom w regionie narzędzi do realizacji ponadlokalnych zamierzeń. Realizacja instrumentu ZIT przyczynia się wymiernie do wzmocnienia współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami, zarówno z sektora samorządowego, pozarządowego,
a także gospodarczego. Kluczową rolę w tym procesie odgrywają strategie ZIT, które nie powinny być jedynie dokumentami, ale przede wszystkim nieustającym procesem kreowania i realizacji ponadlokalnych celów i priorytetów. Panie i panowie, program Fundusze Europejskie dla Pomorza 21-27 zostanie niedługo formalnie zaakceptowany przez Komisję Europejską. Musimy sobie zatem powiedzieć, że pomimo naprawdę olbrzymiego nakładu pracy włożonego w przygotowanie programu, ze względu na okoliczności niezależne od nas, w fazę realizacji wchodzimy z ogromnym opóźnieniem. W rezultacie sprawne, terminowe i co najważniejsze efektywne zrealizowanie zaplanowanej interwencji jest kolejnym olbrzymim wyzwaniem, przed którym stoimy. To również dobry moment, by podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie programu, w tym również naszym partnerom społecznym, gospodarczym, przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego oraz mieszkańcom za aktywne włączenie się w ten proces. Miejmy nadzieję, że już od 2023 roku będziemy mogli skutecznie realizować wiele projektów, tak jak do tej pory w sposób sprawny czyniliśmy to, wpływając na szybki rozwój społeczny i gospodarczy Pomorza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, zanim przystęp... Tak, w sprawie? Nie przewidzieliśmy dyskusji, no ale... Proszę bardzo. Świeci się, można rozmówić. Można mówić. Nie ugryzie. Panie marszałku, chciałbym zapytać, kiedy został przyjęty RPS Mobilność i Komunikacja, bo nie dosłyszałem, którego dnia. To jest jedno pytanie, a drugie związane jest z stosunkiem Komisji Europejskiej do Służby Zdrowia, bo pamiętam przed tym wdrażaniem RPO 14-20 to też trwało, że najtrudniej było się dogadać w Służbie Zdrowia. Z tego, co tutaj usłyszałem, w tej chwili Komisja Europejska już rozumie naszą Służbę Zdrowia, bo wtedy powiedział pan, no, kompletnie nie rozumieją naszego systemu, a teraz się zgodzili. To jest dobry prognostyk. Mam nadzieję, że jestem pewien, że tutaj było też wsparcie rządu w tych negocjacjach ogólnopolskich, jeżeli chodzi o relacje samorządy Unii. Ale głównie mi chodzi o to pytanie, kiedy RPS został przyjęty? Bo tamte wcześniejsze to byliśmy tam poinformowani, a tutaj jakoś to mi umknęło, to chyba ostatnio bardzo, bardzo niedawno temu. Regionalny program strategiczny został uchwalony, właśnie chciałem powiedzieć, że na przełomie sierpień-wrzesień, dokładnie 30 sierpnia. Ja tylko chcę przypomnieć, że przyjęcie tego RPS-u było uwarunkowane przyjęciem regionalnego planu transportowego, co się akurat stało. Jesteśmy jednym z nielicznych regionów, który dysponuje takim dokumentem. Choć pewno zdajemy sobie z tego sprawę, że on może być dość ułomny, bo nie ma krajowego planu transportowego. No jak, w jaki sposób tutaj planować na poziomie regionalnym, skoro nie ma jeszcze krajowego planu transportowego. Chcę powiedzieć jeszcze jednej ważnej rzeczy, która się z tym wiąże, że w zasadzie mamy obawy, czy nieprzyjęcie krajowego planu transportowego nie będzie barierą dla uruchomienia środków europejskich dedykowanych na ten właśnie cel. Ale dzisiaj nie mamy takiej wiedzy. Dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni z tych negocjacji, bo jak zaczynaliśmy je, to mieliśmy mnóstwo wątpliwości. W tym oczywiście w kwestii, o której pan pyta w drugiej części swojej wypowiedzi, czyli kwestii służby zdrowia. Te zapisy nie w pełni nas satysfakcjonują. Nie w pełni. Dlatego nie ukrywam przed państwem. Myśleliśmy o tym, że będziemy przeznaczać środki europejskie, przede wszystkim jeśli chodzi o szpitalnictwo, na budowę centrum pediatrycznego. Dzisiejszy system, który tutaj opieki zdrowotnej, który obowiązuje w aglomeracji, zwłaszcza w aglomeracji trójmiejskiej, jest w tej części opieki zdrowotnej niezwykle rozproszony. Pewne rzeczy są na Gdańskiej Zaspie, pewne działania są realizowane w szpitalu Kopernika,
jeszcze inne w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, a jeszcze inne w Szpitalu Dziecięcym na Polankach, którego specjalnie ze względów na ochronę konserwatora zabytków nie za bardzo można rozbudowywać. Tam jest ciąg zabytkowych obiektów i tu mamy problem. Myśleliśmy o tym, o budowie takiego centrum pediatrycznego, aby działać w porozumieniu z UCK i przenieść tylko te oddziały, które są istotne, które są ważne, zwłaszcza te ostre oddziały i które mogłyby być zlokalizowane w obrębie na przykład Gdańskiej Zaspy, czyli Szpitala Świętego Wojciecha. Niestety szereg innych, bym powiedział, naszych kolegów, na przykład na Podkarpaciu, mieli podobne życzenia. Jeszcze w jakimś innym regionie identyfikowana była taka dysfunkcja, dla przykładu potrzebne były nakłady inwestycyjne na przykład na szpital onkologiczny. Ale generalnie Unia Europejska, Komisja Europejska odcięła się od inwestycji w szpitalach. Znaczy wyszli pewno z takiego założenia, że było bardzo dużo inwestycji w szpitalach. I te inwestycje, i ta modernizacja, i wyposażenie nie są w efektywny sposób w Polsce wykorzystane ze względu na dość niskie kontrakty dla przykładu. Więc tutaj mieliśmy najzwyczajniej barierę, najzwyczajniej mieliśmy szlaban. Ale tak jak tutaj wcześniej to przedstawiałem swoje informacje, udało nam się uzyskać jednak akceptację, że na opiekę ambulatoryjną, na opiekę psychiatryczną, zwłaszcza środowiskową, czy też na szpital jednego dnia, nawet w warunkach ostrych, ale szpital jednego dnia będziemy mogli wydawać środki finansowe, co też nas oczywiście satysfakcjonuje. Dlatego trwa w tej chwili taki powrót do tworzenia poradni sytuowanych w szpitalach. No i chcielibyśmy ten proces rozwijać. Dziękuję. Pan przewodniczący Grzegorz Grzelak, proszę bardzo. Ja mam pytanie do pana marszałka, bo czy tą informację dotyczącą tego, że nasz FEP będzie zatwierdzony do końca miesiąca grudnia, należy traktować równoznacznie z tym, że będą odwieszone środki z polityki spójności, którą obejmują dwa z programów, które mamy, bo czy to traktować, że będą zwolnione pieniądze na projekty, czy też to są dwie odrębne rzeczy, zatwierdzenie FEP-u, a z drugiej strony uruchomienie środków, bo to jest jednak zasadnicza różnica. Proszę bardzo. Dziękuję. Nie widzę. Dziękuję bardzo. Bezpośrednio to nie ma związku. Generalnie ma związek oczywiście, bo chcielibyśmy, żeby to były realne środki finansowe, a nie tylko zapisane na papierze, ale nie mamy absolutnie takiej gwarancji. Natomiast tego też nie ukrywamy, że przyjęcie tego programu, podpisanie ostatecznej już tej konkretnej umowy z Komisją Europejską uruchomi cały proces aplikacji i my chcemy to absolutnie zrobić. Więc mam nadzieję, że do tego czasu Komisja Europejska z polskim rządem się porozumieją i będziemy mogli sięgnąć po środki europejskie. Gorzej jest oczywiście z KPO, dlatego że KPO, no tak. Wiadomo, że środki z KPO są do dyspozycji Polski i każdego innego z krajów europejskich do 2026 roku. I w tej chwili wiele inwestycji, zwłaszcza dużych inwestycji, no raczej nie ma szans na ich realizację do tego czasu. Ale dla przykładu, gdyby się pojawiły, to zakup taboru kolejowego w naszym przypadku, w przypadku rozstrzygnięcia przetargu i podpisanej umowy przez nas z wykonawcą, byłoby to absolutnie możliwe. Natomiast tutaj związku nie ma, także będziemy wyczekiwać tutaj na decyzję Komisji Europejskiej, zwłaszcza na początku przyszłego roku. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do punktu siódmego, czyli podjęcia uchwał, czy jest potrzeba przerwy 5 minut, bo nie wiem, czy się wszystkie komisje już spotkały i przygłosowały? To może 5 minut przerwy, komisje wtedy w tym czasie odbędą, podejmą niezbędne uchwały dotyczące obrad na kolejnych komisjach.
5 minut przerwy. Także za chwilę zaprezentuję dwie uchwały. Panie Marszałku, zapraszamy. Zajmujemy miejsca. Proszę Państwa, jesteśmy w punkcie 7.1 porządku obrad. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Województwa Pomorskiego na 2020 rok. To jest projekt uchwały z druku 760. I poprosimy tradycyjnie pana skarbnika o omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany WPF-u, czyli projekt uchwały z druku numer 761. Proszę bardzo, pan skarbnik Henryk Hallman. Proszę Państwa, w imieniu zarządu pragnę przedstawić projekt uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie zmiany budżetu Województwa Pomorskiego na 2022 rok, druk 760. W tym projekcie zmniejszamy łącznie dochody o 4 996 138 zł. Zmniejszamy wydatki na kwotę 6 252 167 zł. Różnica między dochodami i wydatkami jest pokryta sfinansowana z przychodów województwa na kwotę 1 256 029 zł. W uzasadnieniu przedstawiliśmy Państwu pozycje dotyczące dochodów i wydatków, które uległy zmianie i te zmiany były przedstawiane na posiedzeniu poszczególnych komisji. Jeżeli chodzi o WPF, to tak jak na komisjach przedstawialiśmy w wieloletniej prognozie finansowej, te zmiany, które powstają w większości w budżecie jednorocznym, potem się są odzwierciedlone także w budżecie wieloletnim. Dziękuję bardzo. Przedstawione projekty uzyskały pozytywną opinię Komisji Budżetu, Strategii, Zdrowia, Nauki. Otwieram dyskusję nad przedstawionymi projektami. Proszę bardzo, pan radny Jerzy Barzowski. Ja tylko chciałbym pana skarbnika zapytać, czy takie istotne, duże zmiany to już ostatnia już nowelizacja? Nie, czy jeszcze w grudniu. Sekundę. Czy mi chodzi o to, bo ja rozumiem jakieś drobne korekty, ale czy pan skarbnik może ma jakieś informacje, że jeszcze szykuje się coś grubszego, kilka milionów, jakaś inwestycja spadnie w ostatnim dniu? Nie. Nie? Czyli ewentualnie... Jeżeli już, to jeszcze będą dosłownie jakieś drobne korekty. Okej. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. A to proszę wcisnąć guzik, ja będę widział. Proszę bardzo, pan Karol Guzikiewicz. Panie skarbniku, bo nie, zadaję pytanie, żeby nie pisać interpelacji kolejnej. Czy pan, bo troszkę zamieszał marszałek Stuk, nie pokrywa się z tym, co mówią mi pracownicy, ale z takich danych. Czy za ostatnie 3 lata, gdybyśmy wzięli ostatnie 3 lata budżet, wynagrodzenia pracowników pokryła wzrost wynagrodzeń pokrył inflację, czy nie? Bo pracownicy twierdzą, że to, co otrzymali w tym roku to było za inflację z poprzednich lat. Chwileczkę, ja mówię o poprzednich o relacji pracowników, którzy oglądają również tą sesję i twierdzą, że to nie jest bieżąca inflacja, tylko z poprzednich lat dostali wysoką podwyżkę, ale za poprzednie lata. I po drugie, kiedy będzie można sprawdzić wykonanie budżetu odnośnie tych oszczędności, które w połowie roku były? Oszczędności na wynagrodzeniach. Na niewykonaniu budżetu. No zobaczymy, powiem, że jest jakaś interpelacja wpłynęła. My w tej chwili chcemy przygotować. Nie chcę interpelacji. No. Jeżeli chodzi o oszczędności, czy są oszczędności jakieś, no to się dowiemy po wykonaniu budżetu i jak przy sprawozdaniu za wykonanie za 2022 rok. I wtedy zobaczymy, porównamy plan do wykonania i się dowiemy. No tak, ale to teraz... Pan powiedział pan wtedy, że to jest płynne, że co miesiąc się zmienia, trzeba czekać do końca roku. Tak jest. I teraz dochodzi jakaś tam kwota inflacyjna, więc pracownicy, ja nie mówię tylko o... Chwileczkę,
tylko o pracownikach tu tego urzędu. Ja mówię o pracownikach WUP-u, ja mówię, tak, mówię o pracownikach w spółkach samorządu terytorialnego. No nie takich pracownikach, którzy są objęci kartą nauczyciela czy Narodowym Fundusz, bo to jest inne finansowanie, ale mamy administrację i tak dalej. I ci wszyscy pracownicy, którzy są na naszym garnuszku, garnuszku z finansowania bezpośredniego lub pośredniego w podmiotach, oczekują podwyżek. Potrzebują podwyżek pensji od pana marszałka, tak? No i teraz tutaj liczymy pieniądze. I nie pokrywa się to, co powiedział pan marszałek, że dostano tyle i tyle w tym roku. Oni mówią, dostaliśmy, ale za lata ubiegłe. Dostaliśmy za lata ubiegłe. Ale wie pan, no tak to niech pan mi wskaże, instytucję, która wyrówna komuś pracownikom za 10 lat do tyłu. Nie, ja mówię ostatnie 2-3 lata, 2-3 lata. Drugie pytanie do pana. Nie wiem, czy tu siedzący marszałek Kozłowski, to jest porządny człowiek, znam go 20 lat, nie wiem po co, nie wiem dlaczego ta awantura w mediach. Ilu mamy zatrudnionych doradców zarządu i jakie... Nie ma w ogóle doradców w tej chwili. No jak pan marszałek Kozłowski jest doradcą, według co media poradzają. No, ja nie mam akurat do pana marszałka Kozłowskiego pretensji. Doradców na stanowisku głównych specjalistów, no. Ale ilu? Czyli ta informacja prasowa była nieprawdziwa, tak? Marszałek Kozłowski nie jest doradcą. Specjalistą. Dobrze, napiszę w tej sprawie interpelację. Natomiast nie mam nic. Pan marszałek Kozłowski, z tego co dzisiaj wojewodowie piszą, zgodził się na, mimo że nie jest funkcjonariuszem publicznym, zgodził się na ujawnienie posiadanego wynagrodzenia, które wynosi 2900 zł. No. Dziękuję. Bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały z druku numer 760? Proszę podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto się głosujemy? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 29 radnych. Za było 21. Stwierdzam podjęcie uchwały z druku numer 760. I głosujemy drugi z projektów przedstawionych przez pana skarbnika. Projekt w sprawie zmiany WPF-u, projekt z druku numer 760. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tego uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 29 radnych, 21 było za. Stwierdzam podjęcie uchwały z druku numer 761. Punkt 7.3 porządku obrad, przyjęciu uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Miejskiej Bibliotece Publicznej. Projekt uchwały z druku 715 przedstawi pan marszałek Mieczysław Strug. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoki Sejmiku. Niniejszym wnoszę o przyjęcie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Józefa Konrada Korzeniowskiego. Otrzymaliście państwo ten projekt wraz z uzasadnieniem w ramach działań związanych z reorganizacją istniejącej sieci filii miejskich oraz tworzeniem nowych filii w obrębie miasta. Realizowane jest połączenie filii nr 33 i 46 oraz Biblioteki Głównej i Biblioteki Dziecięcej. Zmiany te wymagają zaktualizowania załącznika do statutu stanowiącego wykaz filii tej biblioteki. Jednocześnie wypełniając obowiązek wynikający z zapisu tej ustawy o bibliotekach, dookreślono lokalizację oraz zakres ich działania. Ponadto w wykazie zaktualizowano nazwy poszczególnych filii, aby uregulować nazwy filii, które używane są do celów promocyjnych, mających na celu budowanie marki poszczególnych placówek w świadomości mieszkańców. Wnoszę zatem, ponieważ to wymaga przyjęcia uchwały Sejmiku i wraz z załącznikiem proszę Wysoki Sejmik o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Projekt z druku 715 uzyskał pozytywną opinię Komisji Kultury. Otwieram dyskusję.
Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały z druku numer 715? Przepraszam. Zmieniają mi tutaj ekran. Proszę bardzo, pan radny Aleksander Kozicki. Ja mam pytanie, czy zmiana statutu pociągnie za sobą jakieś konsekwencje praktyczne w organizacji tych podmiotów i czy odbije się to ewentualnie na jakichś kwestiach pracowniczych? Zapewnić, że nie, jeśli chodzi o sprawy pracownicze, także może być panem w tej kwestii spokojnie. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały z druku 715? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Plus jeden, tak. Dziękuję. Głosowało 30 radnych. Wszyscy za. Stwierdzam podjęcie uchwały z druku numer 715. Punkt 7.4. Porządku obrad. Przyjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji na rynku pracy województwa pomorskiego i realizacji przez samorząd województwa pomorskiego zadań z zakresu polityki rynku pracy. Przedstawi projekt pan marszałek Leszek Boma. Druk numer 749. Panie przewodniczący, wysoki sejmiku. Na prezentacji, którą przygotował Wojewódzki Urząd Pracy, chciałbym przedstawić Państwu zasadnicze kwestie związane ze zmianami, które na tymże rynku miały miejsce w ciągu ostatniego roku. I chciałem zwrócić Państwa uwagę przede wszystkim na kilka aspektów zewnętrznych, które wpływają na rynek pracy, a to są te kwestie, o których Państwo doskonale wiecie i o których dzisiaj już rozmawialiśmy. To jest kwestia wojny w Ukrainie, kwestia inflacji, wysokich cen energii, ale i też kwestie związane typowo z rynkiem pracy, czyli kryzys demograficzny i kurczenie się zasobów pracy, czyli brak pracowników oraz zmiany związane z rozwojem technologii i cyfryzacją oraz globalizacja, która wpływa na tą sytuację. I chciałbym na tych wielu slajdach na kilka rzeczy Państwa uwagę skupić. Mianowicie pomorska przedsiębiorczość nadal jest w trendzie wzrostowym, co widać na prezentowanych słupkach i widać, że w ciągu roku wzrosła liczba podmiotów gospodarki, czyli tych wszystkich firm, które nie są gospodarstwami rolnymi, o 3,9%, a w liczbach bezwzględnych jest to 12,8 tysiąca. Na kolejnym slajdzie widać sytuację naszego województwa na tle kraju. I widzimy, że osoby prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób, czyli operujemy tutaj wskaźnikiem, jest ich 17,41 w Pomorskim. To plasuje nas na trzecim miejscu w kraju przy średniej krajowej 15,4, czyli znacznie powyżej średniej krajowej. Kolejny slajd obrazuje dwie liczby, czyli podmioty gospodarki narodowej, czyli przedsiębiorców z jednej po lewej stronie, a po prawej stronie są to osoby pracujące w naszym województwie i jeden i drugi diagram, jeden i drugi slajd, jedna i druga mapa województwa pokazuje te liczby w odniesieniu do powiatów naszego regionu. Chciałbym pokazać Państwu na kolejnym slajdzie, który teraz się wyświetlił, taki stały trend, który jest charakterystyczny dla nas. Mianowicie oferty pracy zgłoszone do powiatowych urzędów pracy obrazuje diagram górny. I na przykład liczba 7,9 mówi o tym,
ile miejsc pracy zostało zgłoszonych w danym miesiącu, czyli w miesiącu październiku, a liczba 4,9 mówi o miejscach niezagospodarowanych. I ważne jest też to, co widzimy po prawej stronie, mianowicie, że oferta miejsc pracy spadła w naszym województwie z 68,1 do 65,4 tysiąca, co czyni ten spadek o 4%. Widzimy na tym slajdzie liczbę miejsc pracy niezagospodarowanych i tutaj jesteśmy na raz, dwa, trzy, na czwartym miejscu w kraju. Taka ciekawostka, zachodniopomorskie na przykład, to warto sobie uzmysłowić, pewnie ta liczba miejsc pracy niezagospodarowanych na to ma wpływ, pewnie bliskość granicy polsko-niemieckiej. Nadal tworzy się więcej nowych miejsc pracy niż likwiduje i to jest też ten wskaźnik pozytywny. Tutaj z liczbą 2 jesteśmy w środku stawki. I teraz 3 slajdy, które pokazują, w jakich branżach pracodawcy poszukują pracowników. To są 3 slajdy, które powstały w oparciu o różne dane źródłowe. Slajd pierwszy to są dane z powiatowych urzędów pracy. Slajd drugi to są dane z internetowych ofert pracy. A slajd trzeci zapotrzebowanie według barometru zawodów. Ale generalnie widzicie Państwo, że obracamy się w grupach takich branż jak budownictwo, jak praca biurowa, jak przemysł i produkcja, jak IT, transport, handel, sprzedaż i tego typu podobne usługi. Zwolnienia grupowe realizowane w województwie pomorskim. Tu obserwujemy spadek na szczęście. Na kolejnych slajdach widać aktywność Pomorzan i widzimy, jak wzrosła liczba pracujących mieszkańców naszego województwa. I ona wynosiła w pierwszej grupie zawodowej 1,038 000, czyli 57,8% osób w województwie pomorskim. Oczywiście to jest grupa zawodowa w wieku 15-89 lat. Jeżeli chodzi o odsetek pracujących mieszkańców, tutaj również możemy poszczycić się miejscem na pudle. Zajmujemy trzecie miejsce w kraju, więc mamy wysoki wskaźnik zatrudnienia osób aktywnych zawodowo. To, co ważne, to pomorski rynek pracy nadal zasilają obywatele innych państw i siłą rzeczy największą populację stanowią obywatele Ukrainy. Ja poproszę slajd następny i może jeszcze następny. Właśnie ten. A może jeszcze następny. O właśnie. I tutaj widzimy osoby zgłoszone do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w województwie pomorskim będącymi obywatelami zagranicy, jest ich 64 tysiące i w tej liczbie 48,3 tysiące, a więc 3/4 stanowią obywatele Ukrainy. To jest ta rzecz, o której warto mówić i warto przypominać, że obywatele Ukrainy w znacznej większości zarabiają na swoje utrzymanie, że nie przebywają tylko na naszym garnuszku i że nie czerpią z różnego rodzaju zasiłków, tylko aktywnie poszukują pracy i na tym rynku pracy się realizują, przyczyniając się tym samym
też do wzrostu gospodarczego Pomorza i przyczyniają się też do tego, że rośnie kwota wpłacanych podatków, podatku dochodowego, czy też składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Jeżeli chodzi o kobiety i mężczyzn zawodowo czynnych, to w dalszym ciągu widzimy, że kobiety są mniej aktywne zawodowo. Jeżeli chodzi o osoby bierne zawodowo, to również widzimy, że tych osób biernych zawodowo jest stosunkowo dużo, ale kolejny slajd mówi nam o strukturze tej grupy i jeżeli tą strukturę przeanalizujemy, to odpowiedź się urodzi sama, dlaczego ta grupa, te osoby, które są bierne zawodowo, są tak liczne. Gdyż są to osoby, które prowadzą dom, to są osoby dotknięte chorobą bądź niepełnosprawnością, osoby, które się uczą, osoby na emeryturze i też pozostała grupa tak zwanych wolnych elektronów, czyli niebieskich ptaków, którzy z definicji po prostu unikają aktywności zawodowej. Kolejny slajd mówi o tym, że kurczą się zasoby pracy u nas, ale pozytywnym trendem jest to, że w naszym województwie ten proces przebiega wolniej niż gdzie indziej w kraju. A najgorsze, co nas smuci, to że niestety program 500+ nie do końca działa, bo u nas też ma miejsce ubytek naturalny, to znaczy mniej osób się rodzi niż umiera i to widzicie Państwo na tych takich pochylonych liniach, co jednoznacznie wskazuje na to, że oprócz 500+ konieczne jest uruchomienie innych programów, które by przyrost naturalny, który by ten trend odwróciły. Albo na przykład in vitro, ewentualnie wiele innych zachęt, chociażby poprawa opieki żłobkowej czy przedszkolnej. Kolejny slajd to też truizm, ale wiemy, nie chcę być uszczypliwy i złośliwy wobec koleżanek i kolegów i własnej osoby, ale po tej sali też widzimy, że społeczeństwo województwa pomorskiego niestety starzeje się i o tym ten slajd mówi. Co bardzo dobrze świadczy o naszym województwie, to iż nadal utrzymuje się dodatnie saldo migracji, czyli jesteśmy regionem bardzo atrakcyjnym dla mieszkańców pozostałych województw i mieszkańców zagranicy również. Zmniejszyła się liczba osób bezrobotnych w rejestrach powiatowych urzędów pracy i ja poproszę slajd dalej, gdzie pokażemy powiaty jeszcze może dalej. O właśnie. I widać, że stopa bezrobocia, jeżeli chodzi o kraj, wynosiła 5,1%, jeżeli chodzi o Pomorze 4,5% na koniec września bieżącego roku. I widzicie Państwo na mapce rozkład stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach. Poproszę kolejny slajd. Jeszcze kolejny. O właśnie. Teraz tak, te dane, które przedstawiłem, one generalnie są pozytywne i dobrze świadczą o trendach, które kształtują pomorski rynek pracy, ale z uwagi na dynamikę sytuacji i to, co się dzieje i z uwagi na fakt, że dane przedstawiane przeze mnie są danymi historycznymi i nie do końca nadążają za dynamicznie zmieniającym się otoczeniem, należy do nich podchodzić ostrożnie,
bo docierają niepokojące sygnały związane już z redukcją zatrudnienia w niektórych zakładach pracy, czy też sprzedażą mieszkań, czy też drastycznie spadającą liczbą udzielanych kredytów, w tym kredytów mieszkaniowych. Więc te negatywne zjawiska na pewno niebawem znajdą swoje odzwierciedlenie na pomorskim rynku pracy również. Nie chciałbym być złym prorokiem i wieszczyć jakiejś katastrofy, ale na pewno ta dobra sytuacja, którą przedstawiłem, w najbliższych miesiącach się nie utrzyma. Na kolejnych slajdach przedstawiamy Państwu mocne strony i wyzwania pomorskiego rynku pracy, ale ja bym chciał, abyśmy zatrzymali się na slajdzie przedostatnim, na slajdzie przed tym, gdzie dziękuję za uwagę. O właśnie, bo jest pewna istotna rzecz, która różni pomorski rynek pracy, krajowy rynek pracy od europejskiego rynku pracy. A tą istotną różnicą jest kształcenie ustawiczne. I my doskonale zdajemy sobie sprawę z faktu, że to kształcenie ustawiczne, to ta ciągła zmiana kwalifikacji, to podnoszenie swoich kwalifikacji na terenie Unii Europejskiej odbywa się 5 razy częściej niż na terenie naszego kraju. Dlatego widzimy dużą potrzebę w koordynowaniu kształcenia ustawicznego, kształcenia zawodowego i kształcenia wyższego, aby podążać na pomorskim rynku pracy za potrzebami przedsiębiorców. To jest taki generalny postulat, który wysuwam, i w ślad za tym postulatem Departament Rozwoju Gospodarczego będzie przygotowywał wniosek, naszego urzędu o dodatkowe środki dedykowane właśnie na koordynowanie całożyciowego kształcenia ustawicznego i w perspektywie kilku lat razem z Wojewódzkim Urzędem Pracy i Departamentem Edukacji będziemy chcieli taką ofertę przedstawić naszym pracownikom. Dziękuję za uwagę. O, właśnie. Dziękujemy bardzo. Projekt z druku 749 uzyskał pozytywną opinię Komisji Strategii. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Karol Guzikiewicz. Te dane chyba naprawdę są historyczne, bo wracam do sprawy zatrudnienia Ukraińców. Tam jest między grudniem a czerwcem tylko 10 tysięcy, na całe województwo pomorskie różnica 10 tysięcy. Było 50, w grudniu 54 przed wojną, a jest 64. Więc te 10 tysięcy jest na pewno nieadekwatne. Mam nadzieję, że przede wszystkim pierwsze pytanie. Czy Wojewódzki Urząd Pracy dalej inicjuje dalej to, co było na początku fali emigracyjnej, czyli naukę języka polskiego? Więc, bo to jest problem, zwłaszcza jak ktoś jest te dane, wschodniej Ukrainy, to jest problem dane, zakłada które pracy. Pan radny zacytował, dotyczy tak zwanych oświadczeń o powierzeniu pracy i jest ich około 11 tysięcy miesięcznie. To nie ma nic wspólnego z globalną liczbą aktywnych zawodowo Ukraińców. I te dane wynikają też ze zmian ustawowych, które miały miejsce w marcu, jak weszła w życie tak zwana specustawa ukraińska i ona wówczas zróżnicowała kwestie tak zwanych pozwoleń na wykonywanie pracy. Czyli te 11 tysięcy to jest co miesiąc się odbywa według starego trybu i według nowego trybu w odniesieniu do wszystkich cudzoziemców. Dobrze, czy o te języki, bo język jest problemem, zwłaszcza na wschodniej Ukrainy, tak? No ci, co są zachodni, no trochę umieją polskiego, tak? Natomiast no ci ze wschodniej, czy my oferujemy pomoc w nauce języka polskiego? My oferujemy pomoc w nauce języka polskiego i taki program się odbywa aktualnie. I z tego, co wiem,
w osi 14 również przewidujemy środki finansowe na naukę języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy. Czy my się przygotowujemy, bo sytuacja no jest nienormalna. Wiadomo, że wojna jest wojną i wszyscy wróżą, że w zimę możemy mieć następną falę emigracyjną. No, dzieje się to już w Chersoniu. Zresztą nasze działania odnośnie tych o pomocy, więc czy my jesteśmy w każdym razie dalej w gotowości takiej pomocy ewentualnym uchodźcom? Więc... Czy już powiedzmy, no powiedzieliśmy, no pytanie podstawowe, czy wy widzicie jakieś nasilenie w tej chwili zgłoszeń do strony ukraińskiej? Nie, na razie sytuacja jest w miarę stabilna. Nie ma większej liczby Ukraińców, którzy napływają na teren województwa pomorskiego. I no, my oczywiście pomożemy każdej osobie wymagającej podania ręki, bo dlatego jesteśmy odpowiedzialnymi sąsiadami naszych braci Ukraińców i na pewno nasz charakter Polaków, a Pomorzan tym bardziej, no my to mamy w genach po prostu, niesienie pomocy osobom potrzebującym. A na koniec już nie pytanie, tylko uwaga. Program 500+ nie miał służyć tylko dzietności, ale również podniesienia, poprawy statusu dzieci, żeby nie byli głodne. Bo ludzie z Gdańska tego nie rozumieją, ale ludzie już spoza Gdańska, że dzieci chodziły głodne do szkół i to zostało wyeliminowane. Jeden drugiemu, kto ma, tutaj koleżanka nikt nie mówi, bo mamy, ja mogę powiedzieć po swojej żonie, jak dziecku kanapki dawało, bo było głodne, bo rodziców nie było stać, a zwłaszcza tych popegeerowskich miejscowości, tak? Więc nie tylko dzietność, ale również ta sprawa socjalna. Dziękuję bardzo. Ale jak kolega radny zauważył, ja programu 500+ nie skrytykowałem. Powiedziałem tylko, iż należy go wzmocnić w takim celu, aby on przyniósł efekt większego przyrostu naturalnego. Dziękuję. Proszę Państwa, informacja taka dla Państwa, że informacje o tym, co się dzieje tutaj na terenie województwa w związku z naszymi działaniami wspierającymi Ukrainę, Państwo otrzymujecie w mailach i nie wiem, czy była ta informacja. Dzisiaj rano otrzymaliśmy, wszyscy radni otrzymali materiał, który otrzymujemy co miesiąc. Dziękujemy. Dziękujemy autorom tego bogatego opracowania, niezwykle cennego i dającego nam pełną wiedzę w tym zakresie. Proszę bardzo, pan radny Jerzy Barzowski. No właśnie, dobrze by było, żeby te materiały otrzymać trochę wcześniej, nie w dzień sesji rano. Ale ja mam inne pytania. Czy, panie marszałku, w tym jednym ostatnim slajdzie te wezwania. Trzeba zachęcić kobiety do pracy w naszym województwie. Tak. Znajdźcie na to sposób. A druga rzecz, czy ta pierwsza w kolejności chodzi to kształcenie ustawiczne. Przecież o tym, że taka będzie potrzeba w Polsce po 89 roku, ja o tym wiem od 30 lat. I myśmy tutaj tyle programów i tutaj struktury Urzędu Wojewódzkiego i powiatowe i były pieniądze rządowe, były i są. Jeżeli dopiero teraz, ja tego nie jestem w stanie w tej chwili stwierdzić, czy nie było żadnych programów tutaj finansowanych z Urzędu Wojewódzkiego, z różnych programów, również europejskich, żeby to szkolenie ustawić. Dopiero teraz pan marszałek mówi, za to się będziemy zabierać, chyba trochę za późno, jeżeli tego nie było, ale tutaj by potrzebna była szersza informacja, jak to było z tym kształceniem ustawicznym w kontekście otrzymywanych środków, nie tylko tutaj polskich, ale i unijnych. Bo ja wiem, że w tych programach społecznych takie tam się przejawiały historie i też to, co ja zawsze mówię, w tych programach miękkich najtrudniej jest o efektywność danego programu. To warto to poprawić. Przy konstruowaniu nowego programu warto o tej efektywności wspomnieć, żeby to można było ocenić, czy to coś dało, czy to nic nie dało. Czy tylko były szkolenia, a nikt do pracy nie poszedł. Dobrze, więc kwestia aktywności kobiet na rynku pracy. W ubiegłym tygodniu kolega radny z panem posłem Mrówczyńskim i z panem wojewodą uczestniczyli w takim
zainicjowanym dużym projekcie żłobkowym na terenie miasta i gminy Czersk. I tam są... Ja po prostu, panie radny, ja też czasami wyjeżdżam na urlop. I na pewno z tak zacnym gronem, jakie miałem przyjemność oglądać na zdjęciach z Czerska, chętnie bym się też fotografował, bo Facebook na takie zdjęcie czeka. Ale my inicjujemy te działania związane z rozwojem żłobków i taką wielką ambasadorką jest pani marszałkini Agnieszka Kapała-Sokalska. Rozmawiamy też o tym, o czym mówił dzisiaj pan marszałek Struk, o rozwoju przedszkolnictwa w naszym województwie. Także to się dzieje. Natomiast co do kształcenia ustawicznego, to nieprawda, że jego nie ma. Ono jest, tylko naszym zdaniem niedostatecznie koordynowane. I te działania mają właśnie zwiększyć koordynację zmiany kwalifikacji naszych mieszkańców i, tak jak pan słusznie zauważył, monitorowania, czy te zmiany podążają we właściwym kierunku. Dziękuję. Pan Jerzy Kozdroń, proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie marszałku, mam takie następujące pytanie związane z reintegracją zawodową osób trwale wykluczonych i pozbawionych pracy. Chodzi mi tutaj głównie o środowiska popegeerowskie. Osoby, które straciły pracę, mimo że dzisiaj się im tą pracę proponuje, czy nawet jest możliwość skorzystania z tej pracy, najprostszej pracy, nie są zainteresowane te osoby jakąkolwiek działalnością, jakimkolwiek podjęciem pracy najemnej. I w związku z tym mam takie pytanie, czy pan marszałek, który prawdopodobnie z tego, co zrozumiałem, nadzoruje Wojewódzki Urząd Pracy i te inne urzędy, pracujecie nad zmianą metodyki oddziaływania przez tych urzędników urzędów pracy na te osoby trwale bezrobotne. Chodzi o to, żeby urzędnicy nie byli tylko od tego, od rejestrowania osób niezatrudnionych, pozbawionych pracy, czy osób wpisanych jako bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, bo takich oto osoby mamy, bo chodzi o to, że mają tam ubezpieczenie społeczne, jak również i w związku z tym, czy mają jakieś programy otwarcia się i pójścia ci urzędnicy do tych środowisk i wyłapywania tych bezrobotnych, żeby w jakiś sposób ich zachęcić do powrotu na rynek pracy. Bo o to nam też chodzi, bo my się dzisiaj fascynujemy, a ilu to Ukraińców, a 10 tysięcy więcej, a 10 tysięcy mniej, a coś tutaj jest zafałszowane, a to nie jest istotne. Istotne jest przede wszystkim są nasi obywatele, których musimy na ten rynek przywrócić, żeby oni poczuli godność bycia człowiekiem. Bo praca daje godność człowiekowi. I chodzi mi o to, że urzędnicy z biur pracy muszą aktywnie występować, a nie tylko prowadzić rejestry bezrobotnych. Nie dość tego. Kwestia tego doskonalenia zawodowego, kwestia tych podnoszenia kwalifikacji. To też trzeba, żeby urzędy pracy wystąpiły do pracodawców znaczących, a nawet nie największych, do małych i średnich firm. Czy mają jakieś supozycje, w jakim kierunku zmieniać, jakie są potrzeby tych ludzi w podnoszeniu kwalifikacji, w jakim kierunku prowadzić te dodatkowe zajęcia podnoszące kwalifikacje. Tutaj chodzi o to, że ja oczekuję, że te powiatowe, wojewódzkie urzędy pracy będą aktywnym uczestnikiem procesu zwalczania bezrobocia i przywracania aktywności zawodowej Polaków. I nie mówi się wtedy, że tyle gospodyń jest przyzwyczajonych i do pracy nie chce pójść, bo cały czas była przy mężu i pracowała i obiadki gotowała. A dzisiaj ona, trudno ją do tego
odzwyczaić, żeby się była zajęła aktywnością zawodową. Dziękuję, to tylko tyle. Mam I tak się dzieje, ale być może za mało się o tym mówi. Zacznę od tej części końcowej wypowiedzi. Mianowicie Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest tym instrumentem kierowanym przez powiatowe urzędy pracy do pracodawców na zmianę kwalifikacji, na podnoszenie kwalifikacji dla tych pracowników, którzy tego wymagają. To są dedykowane środki finansowe. Nie pamiętam, pani dyrektor, w jakiej wysokości. 16 milionów, 13 milionów, 13 milionów w skali województwa na rok. To jest taki instrument, gdzie wychodzimy właśnie z otwartą ręką dla przedsiębiorców, gdzie finansujemy zmianę kwalifikacji bądź podnoszenie kwalifikacji pracowników. Co do zabetonowanej wąskiej grupy kilku procent osób biernych zawodowo, bo to jest ta grupa 6-8% takich zabetonowanych osób, które za żadne skarby nie chcą uczestniczyć w rynku pracy, to też nasi powiatowe urzędy pracy wraz z samorządami kierują różnego rodzaju ciekawe inicjatywy, które zmuszają te osoby do aktywności, chociażby poprzez prace interwencyjne, roboty publiczne. I to jest ten element, że taka osoba bierna zawodowo otrzymuje propozycję nie do odrzucenia. Albo przyjdziesz do nas i będziesz przez pół roku czy przez 3 miesiące aktywny zawodowo, albo będziesz skreślony w ogóle z listy bezrobotnych, nie będziesz uprawniony do leczenia w ramach ubezpieczenia Narodowego Funduszu Zdrowia. Taką metodą troszeczkę kija i marchewki, ale to się dzieje i ci pracownicy w powiatowych urzędach pracy, bo przecież nie w WUP-ie, to oni się tym zajmują w interiorze. I to tak się dzieje. Być może nie na taką skalę, o jakiej, Jurek, myślisz, ale taka aktywność ma miejsce. Ja ją obserwuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję panu marszałkowi. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały z druku nr 749? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 25 radnych, wszyscy za. Stwierdzam podjęcie uchwały z druku 749. Punkt 7.5 porządku obrad. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany i tak dalej. Projekt uchwały z druku 750 przedstawi pan marszałek Leszek Bona. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoki Sejmiku, uzasadnienie projektu uchwały jest obszerne, bodajże 5,5 strony. Otrzymaliście państwo materiał drogą mailową, łącznie z i na komisjach zostaliśmy też. I na komisjach ten temat był szczegółowo omawiany. Ja się wobec tego skupię tylko na kwestii zasadniczej. Mianowicie nasza spółka i samorząd regionalny są właścicielami dwóch nieruchomości. A ponieważ przy nieruchomości na trakcie Świętego Wojciecha w Gdańsku Oruni chcemy rozpocząć proces inwestycyjny i wybudować tam siedzibę dla Wojewódzkiego Biura Geodezji Terenów Rolniczych, dla Zarządu Dróg Wojewódzkich i dla Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego i Przestrzennego, chcemy, aby ta nieruchomość przy trakcie Świętego Wojciecha została dołączona do nieruchomości sąsiednich, których jesteśmy właścicielami. Dlatego też zamieniamy się z Pomeranką na inną nieruchomość, która jest we w naszym władaniu, znajdującej się w Gdańsku Oliwie przy ulicy Ziemowita. Zostały wykonane operaty szacunkowe tych nieruchomości. Występuje różnica ponad 200 tysięcy i po zamianie tą różnicę samorząd województwa
zrekompensuje naszej spółce komunalnej. Taka jest idea, taki jest sens tej zamiany. Nasze potrzeby związane z budową siedziby dla tych instytucji, które wymieniłem. Projekt z druku 750 uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu oraz Komisji Strategii. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan radny Jerzy Bożowski. Czy ta sytuacja z wojewódzkim inspektoratem ochrony środowiska została tam już kompromisowo załatwiona, czy nie? Bo to jest temat, który od lat się ciągnie również. Pan pamięta, jak ja kiedyś mówiłem o tym. Czy tutaj jakiś kompromis został osiągnięty? Jesteśmy w permanentnym dialogu. Tak. Ale ja myślę, jest dobra wola ze strony naszej, żeby ten problem rozwiązać. Pani dyrektor Marta Cioch jest na zwolnieniu lekarskim, ale po powrocie ze zwolnienia będziemy rozmowy kontynuować. My jesteśmy skłonni się porozumieć i dogadać, gdyż jesteśmy sąsiadami, a sąsiadami trzeba żyć dobrze. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały z druku numer 750? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 25 radnych. Wszyscy za. Stwierdzam podjęcie uchwały z druku 750. Punkt 7.6 porządku obrad. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Projekt uchwały z druku 751 przedstawi pan marszałek Leszek Bona. Proszę bardzo. Daleko, daleko stąd, na granicy województwa pomorskiego, tam gdzie diabeł mówi dobranoc, posiadamy jeszcze nieruchomość, która jest nieruchomością niezasiedloną, pomelioracyjną tak zwaną, i ona decyzją sejmiku może zostać wystawiona na sprzedaż w przetargu. Graniczy z granicą województwa. Tak, na granicy województwa, dokładnie. Okej. Okay. Projekt z druku numer 751 uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu oraz Komisji Strategii. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały z druku numer 751? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Tak, niektórzy podjedli sobie, wracają na salę, tak. A my tutaj głodujemy. Głosowało 27 radnych, wszyscy za. Stwierdzam podjęcie uchwały z druku numer 751. Punkt 7.7. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Projekt z druku 759 przedstawi pan marszałek Leszek Bona. Proszę bardzo. Fundusz rozwoju przewozów autobusowych po 3 latach okazał się dobrym pomysłem. Połączenia autobusowe cieszą się wzięciem. Wiele powiatów i samorządów złożyło do pana wojewody wnioski o uruchomienie takich połączeń. My również, jako samorząd wojewódzki, złożyliśmy do pana wojewody wniosek na 39 linii autobusowych o charakterze wojewódzkim, czyli tych, które przebiegają przez 2 bądź więcej powiatów. W chwili obecnej nasz wniosek opiewa na 20 milionów złotych, czyli prośba do pana wojewody o dotację w wysokości 20 milionów złotych, natomiast nasz wkład własny 2,8 miliona złotych. W chwili obecnej sytuacja jest taka, iż wszystkich wniosków do Urzędu Wojewódzkiego złożono na 68 milionów. Pan wojewoda dysponuje środkami finansowymi w wysokości 42 milionów, czyli brakuje 26 milionów. Czyli brakuje tych 20 milionów na te przewozy o charakterze wojewódzkim, na tych 39 liniach
i 6 milionów jeszcze dla niektórych powiatów. W tym roku została uruchomiona rezerwa dla województwa pomorskiego i pan wojewoda uzyskał większe środki finansowe summa summarum niż to było na początku roku i oczekujemy, że w tym roku również to nastąpi, ale liczymy na to, że będzie to miało miejsce szybciej niż w roku bieżącym, bo w roku bieżącym do lipca my finansowaliśmy te przewozy. Na szczęście w lipcu pan wojewoda zrekompensował nam wyłożone wcześniej pieniądze. Także wniosek jest złożony. Oczekujemy 20 milionów dofinansowania, nie dla siebie przecież, tylko dla realizowania usług transportowych dla mieszkańców województwa pomorskiego i z niecierpliwością czekamy na zwiększenie budżetu. I jeszcze do kolegów radnych, bliskich panu wojewodzie, mamy taką prośbę, żeby z panem wojewodą porozmawiać na temat taki, aby wypłata świadczeń odbywała się co miesiąc, a nie co 4 miesiące, bo to w tej trudnej sytuacji na rynku finansowym powoduje konieczność wspomagania się przez przedsiębiorców drogim kredytem. Dziękuję. Dziękuję. Projekt z druku 759 uzyskał pozytywną opinię Komisji Strategii. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan Jerzy Barzowski. Ja się cieszę. Cieszę się, że pan marszałek zauważył, że ten program się sprawdził. Tak. Ja pamiętam pierwszą edycję, kiedy bardzo sceptycznie tutaj na tej sali do tego podchodziliśmy. No, to się skończyło tym, też pewnym, nazwijmy to, nieporozumieniem budżetowym, w sensie konstrukcji uchwał, bo to nie było prowadzone do budżetu, a już pieniądze chciały być wydawane. Ale to zostało naprawione. Już od 3 lat takiego problemu nie ma, więc to jest dobrze. Natomiast też mogę tutaj zadeklarować, że będziemy pana wojewodę prosić, jak tylko będzie on mógł to zrobić, żeby jak najszybciej te środki przekazał w takim terminie, żeby tutaj nie kolidować też z budżetem województwa. To deklarujemy. Dziękuję w imieniu mieszkańców. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały z druku 759? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 27 radnych. Wszyscy za. Stwierdzam podjęcie uchwały z druku numer 759. Punkt 7.8 porządku obrad. Przyjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zadań samorządu województwa pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022. Przedstawi pani marszałek Agnieszka Kapała-Sokalska projekt uchwały z druku 752. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowny panie przewodniczący, wysoki sejmiku. W lutym bieżącego roku dokonywaliśmy jako sejmik podziału kwot w ramach środków z PFRON-u, którymi dysponujemy. Aktualnie w związku z wydaniem rozporządzenia Rady Ministrów, które zwiększa kwotę przeznaczoną na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednej osoby zatrudnionej w ZAZ-ie o 1000 zł, czyli z 27,5 tysiąca do 28,5 tysiąca, musimy zmienić również i naszą uchwałę. Ja przypomnę, że mamy w województwie pomorskim 2 zakłady aktywności zawodowej, w Sztumie i w Czarnem, gdzie łącznie zatrudnionych jest aktualnie 113 osób, które mają umiarkowany bądź też znaczny stopień niepełnosprawności. Zatem kwota przeznaczona na wsparcie ZAZ-ów zwiększa się o 113 tysięcy jeszcze w bieżącym roku i aktualnie wynosiła będzie 3 220 500 zł. Wnoszę o podjęcie uchwały. Dziękuję. Projekt przedstawiony przez panią marszałek uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu, Strategii Zdrowia. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały z druku 752? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 28 radnych. Wszyscy za. Stwierdzam podjęcie uchwały z druku 752.
Punkt 7.9. Porządku obrad. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy samorządu województwa pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023. Projekt przedstawi pani marszałek Agnieszka Kapała-Sokalska. Proszę bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, przygotowanie oraz uchwalenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi jest obowiązkiem ustawowym każdej jednostki samorządu terytorialnego. Ustawa wyznacza tutaj ostateczny termin dla uchwalenia programu do 30 listopada roku, który poprzedza rok obowiązywania programu. Program nasz powstał w oparciu o zapisy oraz zobowiązania, które ujęte są w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 oraz oczywiście regionalnych programów strategicznych, w tym w szczególności RPS-u dotyczącego bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej, no bo tutaj określone są działania systemowe, które dotyczą wsparcia pomorskiego trzeciego sektora. Zapisy te mają oczywiście odzwierciedlenie w celach i zadaniach w projekcie naszego programu. Program przygotował, Szanowni Państwo, zespół międzysektorowy, który składa się z przedstawicieli Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych, ale także pracowników departamentów Urzędu naszego Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Program określa w szczególności, tak jak Państwo czytaliście, cele, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, priorytetowe zadania publiczne, ale także i wysokość środków, które są planowane na realizację tego programu. Celem głównym programu współpracy na 2023 rok jest wzmocnienie oraz pełne wykorzystanie potencjału obywatelskiego mieszkańców Pomorza, wynikającego z ich zasobów i zaangażowania, opartego na wartościach, w tym zasadzie równego traktowania, dostępności poprzez rozwój powszechnego systemu wsparcia tworzonego przez i dla organizacji pozarządowych. W programie mamy, Szanowni Państwo, 18 obszarów współpracy. Między innymi jest to pomoc społeczna, jest to również wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata, wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, dziedzictwa narodowego, ale także wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki, krajoznawstwa, promocja, organizacja wolontariatu, przeciwdziałanie uzależnieniom, patologiom społecznym. To oczywiście tylko przykłady tych działań, które planujemy we współpracy z organizacjami pozarządowymi podejmować. Jeszcze chciałam wskazać, że oprócz zadań merytorycznych w każdym z obszarów, myślę, że na uwagę i takie przypomnienie i podkreślenie, zasługują kontynuowane rozwiązania, które wspierają pomorski trzeci sektor. Niektóre z nich są, myślę, że takie naprawdę wyróżniające się też na tle innych województw. Chciałam tutaj wspomnieć o między innymi dofinansowaniu wkładu własnego dla organizacji pozarządowych do projektów, które są finansowane z innych źródeł niż budżet samorządu województwa. I tutaj w zakresie pomocy społecznej, wolontariatu, rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, a także działalności na rzecz osób niepełnosprawnych planujemy właśnie wspierać organizacje pozarządowe, jakby umożliwiając im, czy właśnie wspierając ich w tym, żeby mogły one pozyskiwać środki zewnętrzne z udziałem naszym jako dofinansowanie wkładu własnego. Już to się dzieje od 2 lat. Z dobrym skutkiem. Tutaj 100 tysięcy złotych, tak jak i w zeszłym roku planujemy na ten cel przeznaczyć. Kolejna kwestia to prowadzenie systematycznych działań monitorujących i analitycznych w kontekście kondycji trzeciego sektora, współpracy międzysektorowej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w województwie pomorskim, ale także i promocja dobrych praktyk organizacji pozarządowych, które są między innymi artykułowane następnie poprzez przyznawane nagrody, takie jak na przykład Nagroda Bursztynowego Mieczyka. Teraz niedługo, 5 grudnia, będzie ta nagroda również przyznawana. Wśród tych działań, które właśnie zasługują, myślę, na wspomnienie o nich, są one kontynuacją wcześniejszych działań, to jest też wspieranie prowadzenia rozwoju powiatowych centrów wsparcia dla pomorskich organizacji pozarządowych, między innymi w zakresie doradztwa, mentoringu, organizacji szkoleń, warsztatów oraz organizacji powiatowych spotkań sieciujących. Szanowni Państwo, z uwagi na obowiązek ustawowy, program musi mieć określony, planowany budżet. Oczywiście na etapie uchwalania teraz programu są to plany. Ostateczne finansowanie programu określa rzecz jasna uchwała budżetowa. Z budżetu, Szanowni Państwo, województwa planujemy wydać na realizację programu w 2023 roku prawie 10 milionów złotych, dokładnie 9 milionów 982 tysiące. Oraz 1 100 000 ze środków PFRON. Jest to globalnie o 800 tysięcy więcej niż w zeszłym roku.
czyli łącznie w tym roku planujemy to 11 082 000 zł. Wysokość tych środków, tak jak wspominałam, może się zmieniać w ciągu roku budżetowego, no bo to są plany, więc może być większa, może być niższa, zależnie rzecz jasna od sytuacji finansowej województwa, ale też od planowanych do podjęcia czy potrzebnych do podjęcia działań. Oczywiście program poza środkami z budżetu województwa zamierzamy również realizować z udziałem środków z budżetu państwa, czy też środków unijnych, bądź też być może jeszcze jakichś innych środków, jeżeli się takie pojawią. Też PFRON oczywiście, to zresztą wspominałam, że również z tego źródła przecież finansujemy wydatki. Współpraca, szanowni państwo, może mieć charakter, tak tylko w skrócie powiem, finansowy, czyli powierzanie wykonywania zadań publicznych lub wspieranie wykonywania zadań publicznych, oczywiście z udzieleniem właściwej dotacji, ale też charakter pozafinansowy, który również jest szeroko realizowany w naszym województwie. Między innymi z organizacjami pozarządowymi organizujemy wspólne konferencje, konsultują organizacje projekty naszych uchwał. Pan marszałek udziela patronatów, udostępniana jest sala, ta, ale też inne. Również nieodpłatnie przekazuje Urząd Marszałkowski dla organizacji pozarządowych sprzęt komputerowy, już dość systematycznie. I szanowni państwo, już kończąc, program, dodam jeszcze, że program był poddany konsultacjom społecznym, zresztą taki obowiązek wynika z ustawy. Został także pozytywnie zaopiniowany przez Pomorską Radę Działalności Pożytku Publicznego oraz przez Wojewódzką Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Wnoszę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Projekt z druku 753 uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu, Strategii Nauki, Zdrowia, Ochrony Środowiska. Otwieram dyskusję nad przedstawionym projektem. Nie widzę, dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały z druku numer 753? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 28 radnych. Wszyscy za. Stwierdzam podjęcie uchwały z druku numer 753. Punkt 7.10. Przyjęcie uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego. Do projektu przedstawi pan marszałek Józef Sarnowski. Projekt z druku numer 754. Szanowni państwo, chciałbym przedstawić pana Krzysztofa Słowińskiego, dyrektora Parku Krajobrazowego z województwa warmińsko-mazurskiego. Serdecznie państwa, pana witam. Szanowni państwo, park obejmuje obszar o powierzchni 26 520,5 hektara, w tym 22 827 i 8 arów w województwie warmińsko-mazurskim oraz 2693 i 42 ary w województwie pomorskim, w powiecie sztumskim na terenie gminy Stary Dzierzgoń. Park podlega pod warmińsko-mazurski urząd marszałkowski. Jest obecny na sali pan dyrektor, już mówiłem. Prace nad projektem rozpoczęto w oparciu o pismo marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Przyczyną prac oraz wprowadzenie nowej uchwały podejmowanej przez obydwa sejmiki pomorski i warmińsko-mazurski jednocześnie jest dostosowanie do zmian w przepisach ustawy o ochronie przyrody w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Ponadto istotnym jest, że w obecnym projekcie uchwały doprecyzowano i jednoznacznie wskazano przebieg granic parku i otuliny zgodnie ze standardami wymaganymi przez Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody. Projekt uchwały był poddany konsultacjom społecznym oraz przekazany Pomorskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. W trakcie trwania konsultacji społecznych nie wpłynęła żadna uwaga do przedmiotowego projektu uchwały. Pomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego uchwałą z dnia 21 września tego roku nie wniosła uwag do projektu. Rada Gminy Stary Dzierzgoń nie przedstawiła stanowiska w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały, co jest uważane na podstawie artykułu 16 ust. 4a ustawy o ochronie przyrody za uzgodnienie projektu. Dodam, że w trakcie prac nad projektem na bieżąco współpracowano z wójtem i urzędem gminy Stary Dzierzgoń. Teren parku na terenie gminy to prawie
wyłącznie lasy i użytki zielone. Użytki zielone to są pastwiska i łąki. Projekt przedmiotowej uchwały został uzgodniony postanowieniem z dnia 1 września przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Mając na uwadze spełnienie wszystkich przesłanek formalno-prawnych, jak również merytoryczne uzasadnienie, proszę o przyjęcie projektu uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, projekt z druku 754 uzyskał pozytywną opinię Komisji Strategii oraz Komisji Ochrony Środowiska. Otwieram dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały z druku 754? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 28 radnych, 27 było za. Stwierdzam podjęcie uchwały z druku 754. Teraz mamy dwa projekty uchwały. Projekt uchwały z druku numer 755 i 756. Są to podobne projekty uchwały, dlatego jeśli nie będzie sprzeciwu, to poproszę pana marszałka Józefa Sarnowskiego o przedstawienie tych projektów uchwał. Czyli projekt uchwały zmieniający uchwałę Sejmiku Wysokopomorskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla aglomeracji trójmiejskiej oraz ochrony powietrza dla strefy pomorskiej. Proszę bardzo, panie marszałku. Tak, dziękuję bardzo. Prosiłem pana przewodniczącego o to, żeby te dwa projekty razem zaprezentować, krótko, ponieważ... Krótko. Krótko, tak. Pierwotne programy ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej oraz dla strefy pomorskiej zostały przyjęte przez Sejmik Województwa Pomorskiego w dniu 28 września 2020 roku. Programy powstały z uwagi na przekroczenie w tych strefach poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego benzapirenu. Do przyjęcia przedmiotowych programów w wyżej wymienionym terminie Sejmik zobligowany był przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska. Przedmiotowe zmiany w obydwu uchwałach mają charakter techniczny i związane są z ich dostosowaniem do zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska. Wprowadzono zmianę terminów, w których jednostki samorządu terytorialnego zostały zobligowane do przekazania zarządowi województwa i właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska sprawozdań co roku w terminie do 15 lutego sprawozdania okresowego z realizacji programu ochrony powietrza i jego aktualizacji i w terminie 5 miesięcy po zakończeniu realizacji programu ochrony powietrza. W związku z powyższym w celu dostosowania zapisów programów ochrony powietrza do treści ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie terminów przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego sprawozdań z realizacji działań naprawczych zmienia się brzmienie załącznika nr 5. Przedmiotowe zmiany w uchwałach były przedmiotem konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach od 30 września do 21 października. Proszę o przyjęcie projektu uchwały. Dziękuję. Przedstawione projekty uchwały uzyskały pozytywną opinię Komisji Strategii oraz Komisji Ochrony Środowiska. Otwieram dyskusję nad przedstawionymi projektami uchwał. Nie widzę chętnych. A proszę bardzo, pan Aleksander Kozicki, proszę bardzo. Tutaj jest problem, ponieważ otrzymaliśmy dokumentację i z tej dokumentacji wynika, że są również w niej artykułowane kwestie braku dostatecznego programu pomocowego, jeśli chodzi o gospodarstwa domowe, bo one z tego co pamiętam są głównym źródłem tego rodzaju problemów. Myśmy już na forum Sejmiku mieli okazję na ten temat dyskutować. Pamiętam wypowiedź pana marszałka Struka, który dostrzegał ten problem. Tylko że system staje się coraz bardziej szczelny, tendencje są bardzo czytelne. Natomiast koniec końców gospodarstwa domowe zostaną z tym problemem, no nie chcę powiedzieć, że same sobie, ale przede wszystkim w głównej mierze obarczone problemem finansowym.
Ja oczywiście nie mam recepty na ten problem, natomiast wydaje mi się, że przy... Jeszcze raz warto na to zwrócić uwagę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Głosujemy projekt uchwały z druku numer 755. Kto? Proszę? Nie ta uchwała, tak? Myliłem. Głosujemy projekt uchwały z druku 755. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 29 radnych, 29 było za, 30 głosowało. Stwierdzam podjęcie uchwały z druku 755. I głosujemy drugi z przedstawionych projektów, projekt uchwały z druku numer 756. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tego projektu? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 30 radnych, 29 było za. Stwierdzam podjęcie uchwały z druku numer 756. Punkt 7.13. Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia. Projekt uchwały przedstawi pan przewodniczący Komisji Zdrowia Andrzej Bartnicki. Jest. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, przedstawiam uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny Sejmiku Województwa Pomorskiego. Uzasadnienie. Na podstawie paragrafu 16 ust. 3 Statutu Województwa Pomorskiego wiceprzewodniczącego Komisji wybiera Sejmik w głosowaniach jawnych zwykłą większością głosów spośród kandydatów zgłoszonych przez członków komisji w odrębnych głosowaniach. W związku z wakatem na stanowisku wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny, komisja na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2022 roku zarekomendowała w głosowaniu 5 głosów za, 3 głosy przeciw, 0 wstrzymujących się kandydaturę pana Sebastiana Iżykowskiego. Proszę o podjęcie niniejszej decyzji. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan Karol Guzikiewicz. Zasada jest taka, że jest, że jeżeli przewodniczący jest z klubu rządzącego, to zastępca z klubu opozycji. Ja mam pytanie do pana Iżykowskiego. Czy jest w opozycji, czy jest w koalicji z Platformą Obywatelską? Panie Przewodniczący, ja tej zasadzie nie słyszałem, ale proszę się popytać o tą zasadę w województwach, gdzie rządzą koledzy z PiS. Nie, no ja tu mam pytanie do pana Iżykowskiego, nie do pana przewodniczącego. Nie, czy jest klub, bo głosuje jak opozycja, nie koalicja? Pan wprowadził jakąś zasadę, której nie ma. Nie trzeba dyskutować, bo tej zasady nie ma, o czym dyskutować. Są w sejmiku trzy kluby, czy jeden? No nie. Trzy. Nie, no klub powinien się określić, czy jest w opozycji, czy jest w koalicji. Nie musi. Nie musi, panie. Nie, no ja... Nie, ja nie mówię do ciebie, kolego Dariusz. Ja tylko przypomniałem sobie, przed chwilą zajrzałem wsteczy. Panie Karolu. Dobra, no kończę temat, bo temat jest wrażliwy i nie będę... Dziękuję. Proszę bardzo, pan Sebastian Iżykowski. Oczywiście odpowiem. Takie głosowanie, czy lubię Karola Guzikiewicza? Tak. Oczywiście odpowiem panu radnemu Guzikiewiczowi. Nie jestem członkiem Koalicji Obywatelskiej, jestem członkiem klubu dla Pomorza i ten klub reprezentuję. Czasami głosujemy zgodnie z tym, jak głosuje koalicja rządząca, czasami wstrzymujemy się, czasami jesteśmy przeciwni. Mamy swoje zdanie na tematy, które są w sejmiku prezentowane. I myślę, że to państwo widzicie. Czy się z tym zgadzacie, czy nie, to jest zupełnie odrębna sprawa. Przypomnę tylko, że na komisji państwo głosowali
głosowaliście przeciw, co szanuję, macie do tego jak najbardziej prawo, ale też nie było żadnych merytorycznych jakby uwag do mojej osoby, ani do mojego wykształcenia, ani doświadczenia zawodowego, ani działalności społecznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały z druku nr 763? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Głosowało 30 radnych, 20 było za. Stwierdzam podjęcie uchwały z druku nr 763. Dziękuję. Gratuluję. Punkt 7.14. Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Pomorskiego do składu Komitetu Monitorującego Program Funduszy Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Projekt przedstawi pan przewodniczący Aleksander Kozicki. Jest to projekt z druku 764. Proszę bardzo. Mamy prawo jako Sejmik Województwa Pomorskiego do desygnowania dwóch osób. Jedna osoba to jako członek, druga jako stały zastępca. Napłynęły do komisji dwa wnioski pana Zenona Odi oraz Piotra Karczewskiego. Jeśli chodzi o obu Przepraszam najmocniej. Natomiast oba kluby były zgodne co do obu kandydatów. Są to osoby o wieloletnim doświadczeniu samorządowym. Jeśli chodzi o Piotra Karczewskiego, został on rekomendowany na funkcję członka, natomiast pan Zenon Odyja został rekomendowany jako stały zastępca. To tyle. Dziękuję. Pragnę tylko przypomnieć Państwu, że panowie reprezentowali Samorząd Województwa Pomorskiego w Komitecie Monitorujących dotychczas, także reprezentują. Otwieram dyskusję na projektem z druku 764. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Zgodnie z treścią projektu uchwały w paragrafie pierwszym jako członek będzie wpisany pan Piotr Karczewski, a jako stały zastępca pan Zenon Odyja. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały z druku nr 764? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Głosowało 30 radnych. Wszyscy za. Stwierdzam podjęcie uchwały z druku nr 764. Punkt 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach województwa pomorskiego za rok 2021-2022. Państwo radni tą informację otrzymali. To jest druk 748. Informacja została przedstawiona na Komisji Nauki. Czy jest potrzeba jeszcze przedstawienia? Nie widzę. Dziękuję. Przyjmujemy, że informacja została przyjęta. Przedstawiono. Punkt 9. Sprawozdanie z prac zarządu województwa pomorskiego, druk 765. Czy są uwagi do sprawozdania zarządu? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Punkt 10. Informacje przewodniczącego, druk nr 763. Czy są uwagi do informacji przewodniczącego? Nie widzę. Dziękuję. Interpelacje, punkt 11, pomiędzy sesjami, tak. 10 listopada pan Sebastian Iżykowski w sprawie równego traktowania pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych w ramach praktyki zawodowej i umów zleconych. Odpowiedź została udzielona, tak. 14
listopada pan Piotr Karczewski w sprawie ilości pociągów Kościerzyna-Gdańsk, Gdańsk-Kościerzyna. Informacja zostanie udzielona. Czy została udzielona? Tak, dziękuję bardzo. Pan 23 listopada pan Karol Guzikiewicz w sprawie zatrudnienia doradców zarządu oraz poszczególnych departamentach. No. Zarządu oraz poszczególnych departamentach na rok 2023? Trzy? Okej. Okay. Pan Karol Guzikiewicz 25 listopada w sprawie dotyczącej odpowiedzi Związku Województwa Pomorskiego na interpelację 28 października w sprawie uzupełnienia sygnalizacji świetlnej w Trąbkach Wielkich i zaplanowanych wydatków na 2023 rok. I 25 listopada pani Sylwia Lejk w sprawie analityczno-księgowego prezentacji i wybranych paragrafów wydatków budżetowych. Czy są jeszcze jakieś inne interpelacje? Nie widzę. Dziękuję. Pan Piotr Karczewski, tak? Panie Przewodniczący, Panie Marszałku, Szanowni Państwo, chciałem podziękować w imieniu Zenka i swoim za jednogłośny wybór do Komitetu Monitorującego. Dziękuję. I też kolegom z klubu, którzy głosowali wszyscy za. Można? Można. Dziękuję bardzo. Punkt 12, wolne wnioski. Proszę Państwa, następna sesja 21 grudnia. Tak, tak. Interpelacja? Tak, tak. Jeszcze na razie ja przedstawię wolne wnioski swoje. 21 grudnia, środa, zapamiętajmy, środa, sesja. Komisje budżetowe, czyli harmonogram komisji, które zajmą się sprawami budżetowymi. Poniedziałek, 5 grudnia, Komisja Nauki, 10.30, Komisja Współpracy, 12, Komisja Strategii, 13.30. Środę, 7 grudnia, godzina 9, Komisja Ochrony Środowiska, 10, Komisja Rolnictwa, 11 Komisja Samorządu, 12 Komisja Zdrowia, 13.30 Komisja Budżetu. Są to komisje chyba zdalne z tego, co się orientuję. Wszyscy tak zagłosowali, tak? Proszę bardzo, pan Jerzy Barzowski pierwszy był. Panie Przewodniczący, teraz to oficjalnie jako wniosek to zgłaszam, niech pan to zbada dobrze. Na razie tylko dla siebie, bo ja twierdzę, to już mówiłem kiedyś, że klub, który powstał rok temu blisko, nie spełnia wymogów ustawowych. Ja przeczytam ten artykuł, artykuł 23, ustęp 3a. Niezwłocznie po utworzeniu klubu radnych i wyborze zarządu województwa klub przekazuje przewodniczącemu sejmiku oświadczenie o udzieleniu albo odmowie udzielenia poparcia zarządowi województwa. Informacja o oświadczeniu klubu, o którym mowa w zdaniu pierwszym oraz o zmianie oświadczenia są podawane do publicznej wiadomości. Czyli to dotyczy zarówno w momencie powstania, jak i po zmianie oświadczenia. Czyli ma prawo dany klub przejść do pozycji albo poprzeć, ale w informacji, która rok temu się u pana na biurku pojawiła, w grudniu będzie rok, klub tego nie złożył. Moim zdaniem ten klub funkcjonuje w niezgodzie z ustawą, czyli działa bezprawnie. To jest moja informacja, niech pan to sprawdzi. I proszę nie mówić, że nie miał takiego obowiązku. Pan to powiedział dzisiaj po raz kolejny. Moim zdaniem klub miał obowiązek napisać, czy popiera zarząd, czy nie. Dziękuję. Pan Karol Guzikiewicz. Co? To ja nie chcę, bo to jeszcze dyskusja, chwileczkę. Halo, można już? Panie Przewodniczący, ja proponuję jednak profilaktycznie, chociaż możliwe, że nie będziemy tego stosować, ale pod względem prawnym wszystkie komisje zagłosowały za zdalnym. Więc żeby sesja była zdalna, trzeba na poprzednie, ona nie musi być zdalna. Ona nie musi być zdalna sesja, ale ja myślę, że ponieważ mamy chorych i nieobecnych, są nieobecni, jest pani Gwiazda również nieobecna, już żebyśmy przegłosowali, a pan zadecyduje, czy będzie. Natomiast uchwała nic nie szkodzi, jeżeli nie wejdzie w życie, tak? Ta komisja, no. Komisje się odbywają. Sejmik, chodzi o sejmik, tak, tak. No nie wiem, czy jest sens, bo i tak będziemy mógł raczej, bo to się nie, to jest inna dyskusja. Jeżeli ludzie zachorują w grudniu, sesja budżetowa
jeżeli zwiększy się, nie będziemy mogli zrobić tego zdalnego, jeżeli dzisiaj nie przegłosujemy, bo musi być na poprzedniej sesji. Ale nie możemy tutaj wybierać, że albo jesteśmy zdalni, albo... Nie, ale to jest, rozumiem, że to... Do tej pory było tak, że każdy przewodniczący sejmiku mógł decydować. W tej chwili trzeba podjąć głosowanie i byśmy musieli podjąć decyzję, czy będziemy mieli zdalną... Ale czy to jest obligatoryjne, czy wtedy jest obligatoryjne? Przewodniczący nie może decydować. Kiedyś mógł przewodniczący decydować, a w tej chwili byłoby to, byśmy musieli zrobić sesję zdalną, a my planujemy... Ale nie można wybrać. Nie. A, no dobra, to się wycofuję. A dla informacji pana przewodniczącego Jerzego Warzyńskiego... Ja myślałem, że to daje pełnomocnictwo. Klub PiS-u też jest złożył takiego oświadczenia. Co? Co? W koalicji jesteśmy? No. Jesteście w koalicji! Nie ma... Sprawdzaliśmy na inną okoliczność, ale... Okej. Okay. Trzeba reasumpcję głosować przeprowadzić, bo się po prostu mylili. Dziękuję. Opozycja, za. Punkt 13, zakończenie. Dziękuję bardzo. To muszę pamiętać, że w środę.